Czasami oglądam na przyczajce. Ja go też czasami na przyczajce oglądam. Bo się nie chcę przyznawać, że oglądam League of Legends. Dobra. Szanowni Państwo, witam Państwa na, na wykład, na wykład z Computer Science, bo to w sumie nie jest wykład z Assemblera. To bardziej wykład z Computer Science. To, to jest bardziej wykład z Computer Science. Assembler przy okazji Computer Science, bo się bardzo łączy z Computer Science, ale to jest bardziej chwytliwe dla mnie, jak napiszę, że to wykład z Assemblera niż z Computer Science. Generalnie postaram się to wytłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał, dlatego tutaj macie kowadło, bo to jest poziom, poziom kowadła. To jest poziom kowadła. Muszę trochę pędzel chyba zmniejszyć, mam za duży pędzel. To jest, to jest, to jest wykład na level kowadło. Level kowadło. Assembler też dzisiaj będzie, będzie poruszony. Nie wiem, czy będziemy programować w Assemblerze, ale, ale na pewno będziemy pisać w Assemblerze w Photoshopie przynajmniej. Yy, podstawowe instrukcje z Assemblera. Mogę dać muzykę ciszej. Jasne. Dobra. Yy, ale zaczniemy od podstaw podstaw, podstaw podstaw. Jak działa procesor profesor? profesor yy, jak działa komputer? Jak działa pamięć ram? Generalnie, generalnie to będzie wykład, wykład poziomu kłoda, drewno, kowadło, żeby nawet kowadło z Minecrafta zrozumiało, jak to działa. Więc tacy bardziej zaawansowani to się mogą trochę nudzić na początku, ale, ale będziemy iść wyżej, 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 wyżej. A i w końcu z kowadła staniecie się mieczem diamentowym w assemblerze. A nawet z neteritu, jak poświęcicie, odpowiednio dużo czasu. Więc mam nadzieję, że coś wyniesiecie z tego. Wyniesiecie coś z tego. Jak ogarniesz to, co będę mówił na tej, na tej serii wykładów, to nie będziesz juniorem, tylko nawet będziesz takim seniorem, bym powiedział. Bo bardzo łatwo będzie Ci się nauczyć wszystkich języków programowania, znając po prostu, jak działa komputer. Generalnie, dobra, możemy przejść sobie do pierwszego slajda. Ja mogę zrobić mój własny procesor na FPGA. Ja umiem FPGA, ale nie będę wchodził na dzisiejszym streamie w ogóle na FPGA, bo to by nie miało sensu. Dobra. Więc wstęp. No, pierwszy punkt na wstępie, co chcę poruszyć, to po co się tego uczyć? Po co? Bo generalnie generalnie yy, tak słowem wstępu po co się tego uczyć, bo wiele osób sobie może zadawać pytanie, po co się uczyć Assemblera low level, po co się uczyć, jak działa komputer, jak macie JavaScripta, Pythona. No i generalnie możecie pisać rzeczy nie znając tego, ale, ale teraz tutaj wchodzi moje, ale dlaczego ja polecam ludziom się uczyć na przykład od C właśnie tak od tyłka strony, po co się uczyć programowania właśnie od dołu do góry niż na odwrót, bo generalnie najpierw zacznę od dowodu anegdotycznego, jak, jak mój ulubiony youtuber, który nagrał filmik Typeski, dlaczego nie. Więc zacznę od dowodu anegdotycznego. Miałem kiedyś sytuację w pracy, że miałem node developerów i e, im node no, no developer, nie? Pisali sobie, klepali sobie kodzik i nagle e, wyskoczył, wyskoczył im błąd. Segmentation fault, i oni naprawdę nie wiedzieli co się dzieje, nie? Bo wyskoczył im w Node błąd segmentation fault. I oni się zachowywali, jakby pierwszy raz zobaczyli komputer, nie? E, więc e, no generalnie, generalnie wiedza to jest segmentation fault i jak działa proces i jak działa komputer jest przydatna, e, bo później siedzieli kilka dni i nie wiedzieli co się dzieje, nie? E, więc generalnie, generalnie taka wiedza low level'owa Daje Wam supermoce wśród takich zwierząt, co nie wiedzą, jak komputer działa i piszą na przykład tylko w Pythonie albo w Node. Jak zobaczę jakiś błąd typu systemowy, to generalnie biała flaga i nie wiemy, co się dzieje. Stack Overflow Help. A jak używacie jakiejś biblioteki mało znanej, no to ciężko będzie na Stack Overflow zdobyć pomoc, yy, co się stało. Więc generalnie rzecz ujmując, zdobędziecie taką pewną supermoc, yy, wiedząc to. Yy, to nie jest trudne, jeżeli umiecie programować high level'owo, jeżeli umiecie programować high level'owo, to nie będzie aż tak też turbo ciężko pojąć te podstawy low level'owe, bo to jest, to jest, to jest taki skill, to jest taki skill, który daje wam pierwsze co, optymalizację, optymalizacja. Optymalizacja, tak pisze Bełkot, ale Optymalizacja. Bo nieważne, że wy w Node, piszecie w Pythonie. Na przykład, Node jest językiem w cudzysłowie bez wątków. Czyli jak macie procesor, który ma cztery rdzenie i odpalacie aplikację w node, to macie cap 25% zużycia procesora, i wasza aplikacja już się dławi, nie. Na tym to polega. No i generalnie spoko wiedzieć, że możecie odpalić cztery procesy noda. Żeby zutylizować te cztery rdzenie i wykorzystać, i wykorzystać całą moc tego, nie? Tak samo z Pythonem. Generalnie pozwala Wam to nawet w high-levelowych językach wykonać optymalizację, której no nawet ten język, który prowadzi Was za rączkę, tego nie zrobi, bo no nie umie sam z siebie. Więc to Wy musicie wiedzieć, kiedy tego użyć. No i tutaj przychodzi wam na pomoc computer science i to jak działa komputer. Bo jak wiecie, że jak działa wątek, jak działa procesor, no to wiecie jak wykorzystać pełną moc tego procesora? Nieważne od języka, nie? To jest, to jest generalnie to. To jeśli koc używa 8 rdzeni i odpalimy go na 4 rdzeniach, no to nadal będzie zużywał 4 rdzenie. To, to jest tak, że jeżeli odpalisz 8 8, 8, 8 Osiem wątków, a masz 4 rdzenie. No to te 8 wątków będzie korzystać z tych 4 rdzeni. I tak. Procesor będzie dzielił czas po prostu, nie? E, procesor, procesor będzie... No dokładnie. Kupiłeś cały procesor, to, to korzystaj z całego procesora. Optymalizacja. E, łatwiejsze debugowanie bym powiedział. Łatwiejszy debug. Łatwiejszy... Łatwiejszy debug łatwiejszy debug, no po prostu wiedząc jak komputer działa macie o wiele większe narzędzia debugowania nawet aplikacji high levelowych, bo jeżeli wydupi wam się aplikacja high levelowa jakimś crashem obrzydliwym, to na przykład macie dump pamięci, czyli zrzut pamięci RAM i poprzez ramki wywołań, przez call stacki możecie taki dump w Gidrze czy w Idzie analizować. I jak nie jesteście w stanie zdebugować tego z poziomu debugerów takich konwencjonalnych, bo na przykład cały runtime wam się wywala jak jest, to macie dostęp do zrzutu pamięci tego Noda i możecie, i możecie skorzystać z tego dumpa pamięci, więc dodyskujecie bardzo dużo supermocy. Trzecie to myślę wyższa jakość kodu. Wyższa. Wyż, wyższa jakość kodu jakość kodu. E, wyższa jakość kodu. Przez to, że wiecie, jak działa komputer, to wasz kod jest bardziej bardziej zgodny z, z flow komputera, z flow komputera, bo e, wiecie, jak komputer działa, wiecie jaki ma flow, więc jeżeli, jeżeli piszecie, jeżeli piszecie Kod, który nie jest zgodny z tym, jak działa komputer, to nieważne jakiego języka programowania użyjecie, on się będzie dusił, nie? I to polega na tym, że jak wiecie, jak, jak pisać low-levelowy kod, to w takim wypadku yy, wasz kod będzie wyższej jakości, nawet w językach high-levelowych, bo będzie się zachowywać dobre praktyki yy, programowania low-levelowego. A przez to, że tak działa komputer, więc jak przejdziecie te praktyki na lewele wyższego rzędu, w sensie języki wyższego rzędu, to będziecie mieli to będziecie mieli po prostu bardziej wydajny, lepszy kod, który po prostu lepiej działa, i nie przeskoczycie tego, nie wiedząc, jak komputer działa, bo pisząc kod, który nie działa dobrze na procesorze w każdym języku, będzie działał tak, no, do czapy, generalnie rzecz, ujmując, że tak powiem, tego typu. No i ostatnie, co powiem, to Słag. Ogółem będą się patrzeć na was jak na czarodzieja. Jak będziecie dobrzy z Assemblera, będziecie dobrzy z Computer Science. No to ogółem będziecie czarodziejami. Generalnie będziecie czuli, albo będą czuli ludzie do was podziw, albo od razu, zależnie od tego, czy piją solowe, sojowe late, czy nie. Ale niektórzy będą was patrzeć na was jak na czarodzieja, niektórzy będą patrzeć na was jak na kretyna. Ale spoko w sensie. Ważne, że wywołujecie jakieś emocje, nieważne jakie, ważne, że to emocje, bo to się klika, nie? Yy, więc, yy, więc no. Też bardzo zwiększacie ogółem swoją szansę na zyskanie pracy, bo możecie zabłysnąć nawet, nawet jak. Na Tinderze akurat może to nie zadziałać, ale na rozmowie o pracę yy, generalnie, jak zagniesz rekrutera, to całkiem, całkiem, całkiem śmieszne sytuacje wychodzą, nie? Więc yy, generalnie w oczach rekruterów Oczach rekruterów, jak dobrze opowiesz, nie wiem, ja na przykład, jak miałem rozmowę rekrutacyjną z React Native'a, to jak opowiedziałem o tym, jak działają wątki aplikacji w React Native low-levelowo, to generalnie, generalnie chyba dostałem trochę uznania za to, więc no, takie myślę, są zalety tego. Takie są zalety tego. Według mnie warto, otwiera to web, otwiera to web bardzo. Mówię, mówię że. Mówię, że. Nie jest to obowiązkowe, to jest opcjonalne, to jest opcjonalne. Dostałem, no. Yy, to jest opcjonalne, ale, ale, no. Ja nie śmiałem się, że on pisał ping-ponga w Assemblerze, ja się z niego śmiałem, że on pisał AI w C. Bo ja ogólnie wychodzę z założenia, jak już mam mówić, to popieram pisanie w języku, do który się do tego nadaje, a nie uważam, żeby C się nadawało do AI akurat. Ja na przykład nie mam problemu z Pythonem. No dobra, z Pythonem może mam, ale, ale nie mam problemu z wykorzystaniem JavaScriptu tam, gdzie on się nadaje. Ale mam problem z wykorzystaniem JavaScriptu tam, gdzie on się nie nadaje. I tak samo mam problemy z. Mam problemy z wykorzystaniem C w miejscach, gdzie on się nie nadaje, generalnie, nie? I gdzie możesz to zrobić milion razy lepiej. Po prostu od potrzeb biznesowych. Moim celem nie jest wam mówić, żebyście programowali jak małpy w piwnicy w Assemblerze aplikacje webowe. Moim założeniem jest pokazać wam jak działa assembler, jak działa komputer, żebyście mieli większy obraz tego jak działa komputer, co pozwoli wam przelać to też na tą wiedzę na języki wyższego rzędu, które pozwoli wam pisać lepszy kod i żyć lepiej. Będziecie mieli korwetę. Hehe, <laughs> web assembler. Instagram stoi na assemblerze, na żółwiu stoi, a ziemia jest płaska. Dobra, przechodzimy na kolejny slajd. Dobra. <laughs> yy, procesor. Dobra. No. Myślę, że nie da się zacząć z tego wykładu od procesora, bo to mózg komputera. Procesor. Pro Te. Procesor to jest w sumie taki śmieszny karaluch. Co ma takie nóżki. To, to jest. O, taki śmieszny karaluszek. Bo to jest wykład typu kowadło, więc będę zaczynał od. Powiedzenia, że procesor to jest taki śmieszny karaluch, co siedzi w waszej płycie głównej. Tylko nie chodzi. Nie chodzi, ale, ale wygląda jak karaluch, który nie chodzi. Ale się chłodzi. I to, to jest procesor. CPU. No i to w sumie jest najważniejsza rzecz komputera. No bo generalnie bez tego to. bez tego karalucha to wam nie zadziała komputer. No bo on myśli se, nie? On se, on se, myśli i to jest, to jest bardzo, bardzo istotny ten karalu w komputerze, chyba najistotniejszy. I ten karalu, generalnie on bardzo lubi, jego najlepszym przyjaciółką jest, jest e, stonoga, co ma uwalone nogi z jednej strony, czyli pamięć RAM. To jest stonoga, co ma, co ma, co ma, co ma wywalone nogi z jednej strony. RAM. I ogółem to są najlepsze przyjaciółki, to są BFF. Bo bez dysku twardego procesor ci to działa, ale bez RAMu to raczej nie będzie chciał działać zbytnio. Co? To jest najlepsza, najlepsza para. ogółem. To jest najlepsza para serduszko. BFF FF e to są Best Friends Forever. No nie będę mówił żadnego kesza, bo to jest poziom wykład kowadło. Więc ja na razie to bardzo uproszcza. Upraszczam, procesor do karalucha RAM do stonogi, więc spokojnie, uspokójcie się. Będziemy stopniowo wchodzić, to, to jest tak, o, schody jak stepowa siostra. Będziemy wchodzić, tutaj macie karalucha. Tutaj wejdziemy już na e, rejestry procesora i tak dalej. Tutaj wejdziemy e, na e, operacje tranzycji pamięci i tak dalej, i tak dalej. E, operacje na pamięci. E, więc, no, my idziemy tak po schodach, więc jak na razie. Jak na razie, mamy tego karalucha. Mamy pamięć RAM. To są najlepsze przyjaciółki. E, będą rejestry, dziś, będą, ale będą rejestry 16-bitowe. Więc na razie zaczniemy od Kat MBP dokładnie. E, więc e, uprośmy to, że mamy karaluszka i mamy RAM, i ogółem ten karaluch lubi chodzić tam, gdzie mu powie RAM, że tak powiem. Tak wprowadzimy pierwszy rejestr EIP albo po prostu IP. To jest jeden z najważniejszych, to jest jeden z najważniejszych rejestrów procesora. To nie chodzi jak coś o Express Intercity Premium, ani o Intercity Premium pociągi, ale zaraz to przejdziemy. Ale ogółem Karalu chodzi drogami IP, czyli Instruction Pointera, czyli wskaźnika instrukcji. To jest specjalny rejestr procesora. Zaraz wejdziemy właśnie na rejestry procesora, bo procesor potrzebuje swojej wewnętrznej pamięci. Żeby móc na czymś operować. I to jest IP Instruction Pointer i zaraz do tego wsiądziemy. I to IP wskazuje generalnie na jakąś pozycję w ramię. I w tym ramie macie kod, który on wykonuje. Ogółem, No nie mówcie żadnego kesha do cholery jasnej. Mówię, że idziemy po schodach od poziomu kowadło, więc uspokójcie się. Stanie jesteś cache CPU. Więc generalnie, yy, kontynuując, poziom, poziom kowadła. Dzisiaj nie będzie keša na pewno. Yy, macie poziom kowadła, więc ogólnie instruction pointer wskazuje coś w ramię. No i procesor sobie to czyta i sobie to wykonuje. I generalnie powtarza to w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, dopóki mu prądu nie zabierzecie. Tak generalnie działa procesor bardzo w uproszczeniu on ma swój rejestr, który wskazuje mu na coś w ramię. I on w tym instruction pointer yy, sczytuje to, wykonuje i kontynuuje. I robi tak, aż mu prądu nie, nie zabierzecie. No i robi, 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 robi. Generalnie tak to wygląda. No. Będzie wod, będzie. Na YouTube też będzie. Yy, no i przechodzimy dalej. Do rejestrów procesora. W ogóle rejestry. Rejestry karalucha reje Mam YouTube'a. Macie w opisie YouTube rejestry CPU procesora. Więc ten karaluch, ten karaluch nasz, co mamy CPU nasz karaluch. Dokładnie, można powiedzieć, że to są przyjaciółki, które się wymieniają, to są karteczkami. Mamy mamy tego karalucha. Ale to, to będzie publiczne. To będzie publiczne. To będzie. Ten wykład będzie publiczny na YouTubie. Tylko ja wytnę bez tego pieprzenia przed. No to macie tego karalucha i ten karaluch potrzebuje miejsca, gdzie on może przechowywać yy, operacje, na których w sensie dane, na których on operuje. I to są rejestry procesora. To są po prostu miejsca w pamięci, które są do trzymania. Na razie uprośmy rejestr 1, rejestr 2, rejestr czy rejestr 4, to są po prostu takie, takie wiadra, to są takie wiadra, walimy wiadro ogółem, to są takie wiadra, w których on trzyma, w których on trzyma informacje, na których on operuje. I to jest ogółem najszybsza pamięć w komputerze. Nie ma, nie ma szybszej pamięci w komputerze niż rejestr procesora, to jest najszybsza pamięć w komputerze. I mamy te rejestry. To jest po prostu, możecie tam trzymać cokolwiek chcecie, Cokolwiek chcecie, możecie trzymać w tych rejestrach, tak generalnie rzecz ujmując, chyba że to są rejestry specjalnego przeznaczenia, jak właśnie Instruction Pointer. Macie rejestry General Purpose, czyli GP rejestry, w których możecie robić co chcecie. Procesor ma to w dupie, co w nich robicie. To, co w nich trzymacie, to co w nich trzymacie, to jest zależy od Was. Wy na nich operujecie obsługując procesor po prostu. Jak piszecie aplikację w C czy coś, po prostu C. Na przykład dodawanie, przenosi na rejestry, robi te obliczenia na rejestrach i przenosi między ramem i tak dalej. Rejestry oczywiście są pamięcią ulotną. Jak odetniecie prąd, to się zresetują. To się zresetują. No i w rejestrach trzymacie dane. Możecie tam trzymać liczbę 10, tu możecie trzymać liczbę 20 i możecie do rejestru numer 4 wsadzić o operację plus tego, tego i mieć 30. To jest po prostu miejsce na liczby, gdzie możecie trzymać liczby. Na razie nie będę wchodził. I rejestry mają rozmiar słowa maszynowego. Teraz sobie powiedzmy, co to jest słowo maszynowe. To jest taki śmieszny termin. Słowo maszynowe to jest inaczej rozmiar szyny danych procesora. No, i jak macie procesor 64-bitowy bit, to generalnie w rejestrze możecie przechowywać 8 bajtów pamięci. To może być 8-bajtowa liczba. Jeżeli macie 32-bitowy procesor, to generalnie wasze słowo maszynowe będzie miało 4 bajty. No i analogicznie w 16-bitowych procesorach wasze słowo maszynowe może mieć 2 bajty. I te rejestry mają rozmiar jak trzy na danych, jak słowo maszynowe, czyli generalnie ile wasz procesor ma bitów, tyle taki rozmiar mają te rejestry. I te rejestry, na razie dla uproszczenia, one trzymają tylko liczby całkowite. Liczby, liczby całkowite tylko trzymają. Są rejestry zmiennoprzecinkowe, ale to na razie zbyt, zbyt skomplikowane, żebym wchodził w rejestry zmiennoprzecinkowe. Więc na razie mamy tylko rejestry na liczby całkowite. No i te rejestry mają taki rozmiar. Tych rejestrów macie zależnie od, zależnie od specyfikacji procesora. nie to, to nie ma zasady ile macie rejestrów. Generalnie co rodzina procesorów możecie mieć inny rozmiar rejestrów, ale generalnie macie te rejestry. Macie te rejestry generalnego przeznaczenia. W sensie, no tak? Rejestry, z których możecie korzystać, i macie rejestry zarezerwowane, e, takich, których generalnie nie powinniście zmieniać. E, jak na przykład e, Instruction Pointer pointer, możecie go zmienić. Możecie go zmienić, ale to spowoduje, że procesor wam przeskoczy na inny kod, nie? bo generalnie Instruction Pointer działa tak, wróćmy do tego slajdu. Jak on sobie pobiera te instrukcje? To on pobiera instrukcję z RAMu, która jest pod instruction pointer i zwiększa ten instruction pointer o 1, czyli IP plus 1. I on tak leci od góry do dołu, on leci kod z góry na dół cały czas. Ale możecie instrukcją właśnie w assemblerze, na przykład instrukcją skoku, zmienić ten jego instruction pointer na inny, no i to spowoduje przeskok do wykonywania innego kodu, nie? Możecie zmienić ten rejestr, ale generalnie no musicie wiedzieć, co robicie. Dlatego on się nazywa rejestrem specjalnym. Skąd ta instrukcja się wzięła w RAM? Na razie uprośmy, że ona tam była, nie. No generalnie generalnie to musisz wczytać te instrukcję do tego RAMu. Ale, ale no. Instruction pointer po prostu przechowuje informację, który, który, która linijka kodu w cudzysłowie? Która linijka kodu musi być wykonana następna? No, jeżeli ją zmienicie, no to zostanie wykonana inna linijka kodu. Nie? Tak to, tak to działa. Macie też na przykład rejestr flag. Rejestr flag. Bo na przykład, jeżeli robicie operację porównania w assemblerze, to no nie możecie zrobić IPów, nie? I dlatego macie na przykład rejestry flag, które przechowują wam, czy ostatnia operacja coś zrobiła. Czy czy operacja coś zrobiła na przykład robicie porównanie cmp cmp to jest operacja porównania w assemblerze i możecie porównać na przykład rejestr trzeci z rejestrem czwartym i no generalnie generalnie to no nie macie miejsca mniej więcej gdzie to zapisać nie? no bo porównujecie rejestr trzeci z rejestrem czwartym no i co się dzieje no, i wtedy ta instrukcja ustawia flagę, czy na przykład ten rejestr trzeci był większy od rejestru czwartego. I to macie zapisane w tej fladze, właśnie. I na przykład później macie instrukcję w assemblerze y, skok, jeśli nie było zerem. JNZ. I ta instrukcja skacze do jakiegoś adresu, jeżeli. Flaga została ustawiona przez tę operację CMP. Dlatego ten rejestr flag jest bardzo ważny. Ale to to jest na razie taka dygresja. Jeszcze się nie martwię. Nie martwcie się, jeżeli tego rozumiecie. Na razie się staram wam zarycować rejestry. O rejestrach specjalnego. Tak, będzie wod. Będzie WOT. Będzie też publiczny na YouTube. No i generalnie flagi. Flagi działają tak. Flagi działają tak. Że macie po prostu na przykład flagę 0 i to jest jeden bit. Flagę 0, która jest jednym bitem, i na przykład operacja CMP może ją ustawić na 1 albo 0. I później inna operacja, jak na przykład JNZ, sprawdza tą flagę 0, bo to jest skok warunkowy JNZ, czyli to jest w skrócie jump if not 0. I jeżeli flaga 0 jest, nie jest ustawiona. To on wykonuje skok, jeżeli nie, nie robi nic. No i tak to działa generalnie. No i teraz, teraz przechodzimy do e, właśnie tych e, rejestrów, rejestrów, e, rejestrów, rejestrów, które możecie używać. Dzisiaj, dzisiaj zaczniemy od, e, od infrastruktury, architektury, od architektury procesora z rodziny X86 czyli rodziny naszych rodziny naszych rodziny naszych procesorów które no, stoją za piecykami naszymi kochanymi komputerami myślę że myślę że to, to, to jest, to jest jedna, z najbardziej, jedna z najbardziej istotnych jedna z najbardziej istotnych architektur procesora ARM jest też również bardzo istotny no ale w sumie x86 spowodował taki bardzo gwałtowny E, rozwój komputerów I w sumie to jest taka jedna z najbardziej, najbardziej wykorzystywanych stil e, infrastruktur i e, będziemy na razie korzystać z procesora, który się nazywa 80... Dzięki Power za gifta, mordo. E, 80... 86. To jest taki, to jest taki śmieszny, śmieszny karaluch. Będzie przerwana szluga, będzie. To jest taki śmieszny Karaluch, który jest jednym z najbardziej ikonicznych procesorów. Jednym z najbardziej ikonicznych Karaluchów, od którego bardzo, bardzo duży spike się zaczął. To jest Intel. Intel. Intel 8086. To jest, to jest jeden, z najbardziej, jeden z najbardziej ikonicznych procesorów w historii w ogóle całego Computer Science. Dlatego chciałbym poświęcić kilka chwil i chciałbym też na jego. Dlaczego udaję, że nie widziałem Twojej wiadomości? Bo Twoja wiadomość jest głupia. Jakbyś taki gówno pisał to dzisiaj za time Timeout. Pozdrawiam. Yy... Dobra. Yy, więc yy, X80... x86 x to jest taki no bardzo, bardzo ważny, bardzo ważny, yy... bardzo ważny, bardzo ważny przodek, przodek komputerów. Yy... 8086 86, tak, tak pokażę, może go. To jest ten śmieszny karaluch. To jest ten śmieszny karaluch. Nawet sobie go zapożyczę go do mojej prezentacji. Ale to jest, to jest, to jest taki, to jest taki, to jest taki. Aha. Dobra, sorry za, sorry za Wasze oczy. <laughs> Edit Transform Scale. Trochę duży ten karaluch wyszedł w ogóle. No, ale... Karaluch? Nie, chodzi o procesor. No, procesory generalnie wyglądają dosyć podobnie. To jest, to jest bardzo, bardzo ikoniczny ogółem procesor. Eee, to jest bardzo, no turbo ikoniczny procesor, tak dla mnie przynajmniej. Bo no, on bardzo zapoczątkował, on bardzo zapoczątkował, to jest stara i dziewiątka można powiedzieć. No zapoczątkował bardzo duży wzrost y, komputerów. No i ta architektura po prostu była bardzo ważna dla całej historii komputerów. Y, jest też dosyć prosta w porównaniu z aktualnymi procesorami, więc o wiele łatwiej będzie mi wytłumaczyć na przykładzie właśnie tego Intelka 8086. Y, jak działa komputer? Zapączkował, y, dokładnie tak. W no ogóle te nóżki to są po to, po właśnie wymianę danych z płytą głównych, na przykład po komunikację z RAMem i tak dalej. Po ma ten nóżki ten nasz Karalu. Ale nie będę, nie będę mówił, co robi każda nóżka, bo to nie ma sensu. No, i ten nasz Karaluch serdeczny ma swoje rejestry, jak na przykład AX, czyli akumulator. On ma właśnie CX, czyli. CX, czyli counter, czyli licznik. No, i on ma tych rejestrów tam od cholery swoich. Te, które tu wymieniłem. Te, które wymieniłem. Są rejestrami, z których możecie korzystać, rejestrami właśnie przeznaczenia GP. One mają taką śmieszną nazwę, swoją historycznie. No i historycznie to zostało w całej infrastrukturze x86, bo w innych architekturach te rejestry się po prostu nazywają R0, R1, R2. O FPGA będzie, będzie ale na kolejnych wy wykładach. To jest poziom, poziom poziom, kłoda, więc jak na razie same podstawy podstaw. No. Ale tutaj historycznie one mają takie swoje śmieszne nazwy, jak akumulator, counter. Ale to nie ma żadnego znaczenia. One praktycznie się nie różnią niczym od R1, R2. Nie wiem na ile tygodni jeszcze, ale to jest odpowiednik armowskich na armię. Macie po prostu R1, R2, R3, R4 i tak dalej. One mają takie swoje śmieszne nazwy historyczne, ale jeżeli chodzi o ich wykorzystanie, generalnie się niczym nie różnią od siebie. Więc. No! Dla uproszczenia po prostu możemy stosować R1R2 ciągle. Yy, ale one mają takie śmieszne nazwy, jak na przykład akumulator, bo ten rejestr AX historycznie był wykorzystywany do przechowywania wyniku operacji. Dlatego się nazywa akumulator. Yy, bo no tak się nazywa po prostu matematycznie, w programowaniu zapisanie na przykład operacji, jak dodawanie czy coś, no to zapisujecie je w akumulatorze. I tak zostało to historycznie na przykład counter, czyli CX, rejestr CX. On był wykorzystywany do przechowywania na przykład stanu licznika. Jak na przykład macie pętlę to na przykład INTI i INTI byście przechowywali w kanterze, tak historycznie. Ale to nie ma żadnego znaczenia generalnie. Możecie przechowywać to int i nawet w akumulatorze, nie? Yy, to nie? To nie ma żadnego znaczenia. Ale tak historycznie dlatego on się nazywa na przykład counterem. Yy, więc. Tak. No i oczywiście on ma też te swoje rejestry specjalne jak IP, które wspomniałem wcześniej, flagi. No i teraz jak będziemy mówić o tym karaluchu, to ogółem... Ja uczyłem się w chacie. No, i teraz odpalmy sobie taką ściągawkę z rejestrów, bo ja w sumie sam nie pamiętam wszystkich, ale to nie musicie tego pamiętać. O, tu nawet grafika lepsza do ukradzenia jest. I teraz sobie omówimy te rejestry naszego karalucha. Dobra, merge down, dobra, no i przechodzimy na rejestry 8086. No, i mamy rejestry naszego, czyli pamięć, można powiedzieć, pamięć. Pamięć. Osiemdziesiątki. Osiemdziesiątki szóstki. Nasz ikoniczny karaluch. Nasz ikoniczny karaluch ma taki layout, layout pamięci, nie? Ma taki layout pamięci. Przeskalujmy to sobie. Edit. Edit. Y transform skalę. Mamy tego, mamy rejestry tego karalucha i tak jak macie tu opisane. Teraz sobie pomówmy general purpose, czyli możecie go wykorzystywać do czego chcecie. Macie rejestry segmentu, o których zaraz opowiem. One są aktualnie mało istotne, ale są, ale w dzisiejszym świecie są bardzo mało istotne. Rejestry flag no i rejestry specjalne. Tak jak mówiłem, tylko to są specyficzne do tego naszego karalucha 8086, do architektury X86 na 16 bitach, 16 bitach. Więc, tutaj macie. Tutaj macie, tutaj macie to, co możecie używać. Zaraz jeszcze powiem, dlaczego one są podzielone na AH i na AAL. Bo to są rejestry. Yy... Dobra, sobie czarny, Macie 8 bit, bit razy 2. Ogółem rejestry 16-bitowe jeszcze dzielą się na dwa rejestry 8-bitowe. W sensie możecie, bo ogółem te procesory są wstecznie kompatybilne ze sobą i na przykład na, na. Takie pytanie, skąd to umiem to po wykładzie. Na przykład na 32 bitach ten rejestr po prostu się rozszerza i nazywa się EAX. A jak jeszcze bardziej go rozszerzycie na, 63, na 64 bity, to macie RAX. RAX I to jest 64-bitowy. Jak go rozszerzycie w jedną stronę na 32 bity, to jest EAX. Ale te procesory aktualne z rodziny X86 są wstecznie kompatybilne, więc to się dotyczy nadal waszego AMDka czy Intela, który macie w komputerze. Tylko one zostały jeszcze poszerzone o większy większą rozmiar pamięci. Ale nadal możecie na tym waszym komputerze karent yy, odpalić aplikację 16-bitową, jeżeli będziecie mieli 16-bitowy yy, system operacyjny. Więc po prostu architektura x86 była przez lata rozszerzana, ale jest ciągle wstecz kompatybilna z tymi starymi dziadkami 16-bitowymi. Więc programując w assemblerze yy, na x86, na aktualne procesory 64-bitowe, będzie na YouTubie. To macie po prostu rozszerzenie o tego akumulatora AX. O, na 32 bitowych macie o EAX, czyli akumulator 32-bitowy i RAX, czyli akumulator 64-bitowy. Ale one są nadal ze sobą też kompatybilne. A ja biorę na, na podstawy tego, yy, tego dziadka 16-bitowego, bo jego zna, po prostu najprościej wytłumaczyć, bo on, on jest po prostu bardzo prosty, nie? bo on nie był jeszcze rozszerzany. Yy, więc, no, generalnie to my się skupiamy na tej tabelce, co mamy tu. Yy, no i mamy te rejestry, cztery rejestry, w których możemy robić co chcemy. Mamy w nich 16 bitów do wykorzystania, które możemy podzielić na 8 bitów. Yy, mamy segmenty. Teraz poruszę, po co są segmenty. Poruszę, po co są segmenty. To jest dosyć skomplikowany temat, ale postaram się go wytłumaczyć najprościej, jak potrafię. Segmenty. Segmenty. One były istotne, one były istotne na 16 bitach. One były istotne na 16 bitach dlatego, że jak sobie zobaczycie, ile możecie przechować, ile możecie przechować w 16 bitach? Jaka to jest liczba? No ogółem w 16 bitach, nie pamiętam ile, ale 2 do 16 minus 1. No generalnie to jest najwyższa liczba którą możecie przechować w 16 bitach, czyli to jest 65 tysięcy coś tam, coś tam, coś tam. 65, 535. 5, 3, 5. To jest najwyższa liczba, jaką możecie przechować w 16 bitach. I po to były segmenty, no bo ogółem to jest dosyć mało pamięci, nawet jak na te stare komputery. I segment działał w ten sposób... Że dzięki segmentowi mieliście po prostu jeszcze dodatkowe 16 bitów do adresowania. Segmenty kiedyś w starych dinozaurowych procesorach były używane do adresowania i pomagały, po prostu dodawały wam kolejne, kolejne 16 bitów do adresowania pamięci. I generalnie, historycznie segmenty były razy dwa, po prostu mieliście to. Nie, to mieliście. No to mieliście 32 bity, więc to jest do potęgi. Znaczy, nie wiem, jak to zapisać. To jest po prostu 2 do 32 dzięki segmentom. Jak dodacie wasze rejestry, które macie tu, czyli rejestry GP plus segmenty, rejestry segmentu, no to wychodzi Wam, że jednak macie 32 bity tak naprawdę. Bo to działało w ten sposób, że procesor rozszerzał sobie rejestr 16-bitowy o segment. No, i dzięki temu miał 13, 32 bity do wykorzystania w adresowaniu. Czy to źle, że nic nie rozumiesz? Nie, nie. To są takie bardziej historyczne ciekawostki aktualnie. No i po prostu, jak mieliście jak mieliście CX, czyli mieliście na przykład zapisane coś, no powiedzmy, zapisaliście sobie coś w DX i chcieliście, żeby coś wskazywało w waszym ramię. to posiłkowaliście się segmentem, no bo bardzo łatwo jest. 60 y, KB wykorzystać, nie? Ramu. No i po to to było, że jak połączyliście segment, i jak mieliście RAM, jak mieliście waszą pamięć RAM, i powiedzmy, że tutaj macie granice, y, granice y, te, to no tutaj macie po prostu pozycję w ramię 65, 5, 3, 5. No i macie granicę, nie? No i bez segmentów, procesor nie byłby w stanie się dostać do pamięci za tą granicą. Bo po prostu nie byłby w stanie obsłużyć tak długiej liczby. Więc historycznie segmenty były wykorzystywane po to, żeby rozszerzyć to, żeby procesor był w stanie dostać się do pamięci, do pamięci dalej, dalej poza tą granicę 16 bitów. Nie po prostu procesor nie był w stanie. Tak dokładnie, no, to jest takie jakby oszukanie oszukanie i pozwolenie procesorowi 16-bitowemu na zaadresowanie czegoś dalej, poza 16-bitami. Teraz segmenty są nadal, ale są wykorzystywane już zupełnie inaczej. Przez to, że macie tak duże szyny danych, to segmenty już nie są po prostu potrzebne do odczytywania na przykład ramu, no bo macie po prostu 32-bity albo 64-bity. No i dzięki temu procesor nie musi robić e, fikołków e, z segmentami, e, żeby dostać się do tej pamięci. Ale kiedyś historycznie no musiał robić fikołki z segmentami, żeby po prostu zaadresować pamięć i po prostu dostać się do pamięci poza tą magiczną granicą 16 bitów. I po to to było wykorzystane. Teraz segmenty to są używane, nie wiem, system operacyjny ich sobie używa do pomocy czy cokolwiek. Teraz segmenty są wykorzystywane generalnie jako dodatkowe rejestry, które możesz sobie użyć, nie? Kiedyś były używane faktycznie w aktualnych procesorach, w aktualnych komputerach. System operacyjny sobie używa do czegoś, to są zazwyczaj nieudokumentowane funkcje systemu operacyjnego. Rejestr flag, tak jak mówiłem, on przechowuje nasze flagi, na przykład, czy ostatnia operacja się powiodła, czy ostatnia operacja porównania miała wynik zerowy, i tak dalej. To jest rejestr do przechowywania po prostu takich cache operacji, można powiedzieć w cudzysłowie. Użytkownik może coś. Może, tak. Może zapisać to w segmentach, oczywiście. Teraz generalnie się stosuje rejestry segmentowe jako taki Kolejne rejestry z typu GP. Kiedyś się z nich korzystało jako rozszerzenie, rozszerzenie adresowania. Teraz one służą generalnie jako taki rejestr general purpose, że możesz z nich korzystać jak chcesz. No i mamy bardzo ważne rejestry, które są rejestrami, rejestrami specjalnymi, rejestry specjalne. Więc one, 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 one są takie, że jak je możesz je zmodyfikować, ale jak je zmodyfikujesz a nie wiesz, co robisz, no to wywalisz sobie program, twój program generalnie przestanie działać, a w najgorszym wypadku twój system operacyjny przestanie działać. Więc to są takie rejestry modyfikuj, ale with care, bo możesz sobie zepsuć. No i pierwszy, który to jest, SP, jest bardzo istotny, to jest stack pointer, czyli to jest wskaźnik do stacka i to jest wskaźnik do pamięci RAM, to jest wskaźnik do pamięci RAM, gdzie są zapisywane zmiany na stacku? Jak słyszeliście, zmiany na stacku w C albo w C nie możesz sobie zrobić procesora. To po prostu ci skresuje, nie? Skresuje ci system, no i bierzemy się zrobić restart. No i mamy, mamy ten rejestr SP, czyli Stack Pointer. Stack Pointer w skrócie jest to taka strzałka do pamięci RAM, która wskazuje jakieś miejsce w pamięci RAM. No i ona wskazuje, ona, ona, ona wskazuje, gdzie na przykład są. Zapisywane aktualnie, aktualnie, aktualnie wartości w staku. Więc jak słyszeliście takie magiczne słowo zmienna na staku w C, albo stack overflow, to generalnie to ma związek z tym stack pointerem. Nie komunikujesz się z SP, z rejestrami się nie komunikujesz. Yy, tak, no dokładnie. Stack pointer pokazuje Ci aktualną pozycję na stosie, w którym miejscu jesteś i jak na przykład. Zmienną jakąś sobie jak, jakąś zmienną alokujesz na stosie, to odejmujesz ze stosu, odejmujesz stack pointer. Po prostu przenosisz stack, odejmujesz stack wyżej. A jak zwalniasz zmienną ze stosu, to dodajesz to z powrotem do stosu, tak jakby przywracasz pamięć, w sensie cofasz do przodu stack pointer. No i tak działa ogólnie stack pointer i tak działa alokowanie zmiennych na stosie, to jest po prostu przesuwanie stack pointera w górę albo w dół, nie? To jest to jest to jest to. No, i jak na razie, jeszcze bardzo istotny rejestr, o którym Wam powiem, to jest instruction pointer, który też wskazuje coś na ramię, ale to jest instrukcja aktualnie wykonywana. Czyli no, procesor po prostu wykonuje instrukcję z ramu i to wskazuje, którą kolejną instrukcję ma on wykonać. No, jak go zmienicie, no to zmienicie, jaka kolejna instrukcja się wykona ale instruction pointer po prostu wskazuje jaka kolejna instrukcja powinna by się wykonać. Jak go nie zmienicie, to po wykonaniu kolejnej instrukcji to będziecie mieli IP plus 1. No i tak w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Po prostu będzie jechał cały czas w dół. A jeżeli to zmienicie, no to zmienicie gdzie on będzie wykonywał kolejną linijkę kodu no i wróci do swojego kolejnego nawyku, czyli będzie ciągle jechał instruction pointer plus 1. Każdy wątek ma oddzielny swój, w sensie każdy wątek każdy rdzeń procesora, każdy rdzeń procesora ma swoją pamięć. To jest per, per rdzeń. Każdy rdzeń ma swoją taką pamięć. Każdy rdzeń procesora ma kopię takiego swojego pamięci. Każdy ma inną, każdy ma inną. To jest per rdzeń. Każdy, każdy rdzeń ma swoje, swoje rejestry. Teoretycznie każdy fizyczny wątek procesora ma e, swoją kopię nie, nie, nie. Stack pointer wskazuje na stosu, tak? A instruction pointer wskazuje na instrukcję do wykonania. To, co ma program wykonać kolejne. Nie ma w ogóle związku ze stack pointerem, instruction pointer. Ale to są aktualnie dwa najważniejsze szczególne rejestry, o których musicie wiedzieć. Resztę mogę pominąć, bo to jest destination index i source index i base pointer, a na razie one was nie interesują. To są, to są takie rejestry mniej istotne. Są istotne, ale są mniej istotne. Wirtualny, wirtualny stos już ci robi system operacyjny. Ja tu mówię o procesorze. Ja nie mówię o żadnym systemie operacyjnym. Ja aktualnie tłumaczę, jak działa procesor, a nie system operacyjny. Wirtualny stos to ci tworzy system operacyjny. My na razie nie mamy systemu operacyjnego. Ja to tłumaczę jakbyśmy nie mieli systemu operacyjnego i byśmy chcieli pisać coś na procesor bez systemu operacyjnego. Wirtualna pamięć To już jest to jest to jest, po prostu, to jest po prostu już system operacyjny. A gdzie jest informacja, dokąd trzeba zwinąć stack po wyjściu z funkcji? Ona jest przechowywana właśnie na stosie. Yy, patrzcie, dobra, to w sumie jest dobre do wytłumaczenia. To jest dobre do wytłumaczenia. Teraz yy, podstawy control flow w assemblerze i w komputerach i w procesorach. Przejdźmy przez to. Przejdźmy przez to. Jak działa w ogóle flow control w procesorach? Yy, więc control flow. Jak działa control flow? Ogółem, control flow. control flow to jest taki topic w procesorach. To jest po prostu, jakby to powiedzieć po polsku, Control Flow to jest coś takiego. E, control Flow jest. E, brakuje mi słowa po polsku. Control Flow jest po prostu tym zestawem, zestawem reguł, jak działa wykonywanie kodu w procesorze. To jest Control Flow. No, i generalnie, jak mówiłem, jak macie teraz instrukcję w że na przykład MOV e, R1, R2, macie TMP e, e, R1, e, R2. To co piszę nie ma sensu aktualnie. To, to co piszę nie ma sensu. Ta CMR to ma być CMP. CMP. Macie JNZ, no, chociaż nie zrobię call cmp i macie na przykład call, czyli wywołanie jakiejś funkcji. No i wywołujecie na przykład funkcję, którą macie pod r1. To, co napisałem w tym akompetencie, totalnie nie ma sensu, ale te instrukcje macie generalnie w ramię. No i one mają jakiś swój adres w ramię, na przykład to dla uproszczenia uznajmy, że uznajmy, że ram, że ram zajmuje to jeden byte w ramie. To nie zajmuje jednego bajta w ramie czasami, ale dla uproszczenia uznajmy, że to zajmuje jeden byte w ramie. Więc tu macie adres w ramie tych instrukcji. Eee, odetnijmy się tu od tego. No i tutaj mamy rejestry procesora. Mamy te rejestry specjalne, jak stack pointer eee, i mamy instruction pointer. No, i aktualnie procesor przymierza się do wykonania instrukcji pod adresem 1000, czyli będzie wykonywał tego mowa. To jest to, co on planuje teraz zrobić. On planuje to teraz zrobić, bo instruction pointer jest ustawiony na 1000, czyli on wskazuje na ten adres, czyli następna rzecz, którą procesor zrobi, to będzie ta instrukcja przeniesienia rejestru 2 do rejestru 1. No i mamy ten stack pointer, który jest ustawiony na obojętnie jaką wartość, powiedzmy, że jest ustawiony na 3000. I 3000 to jest po prostu kolejna pozycja w RAMie, tutaj sobie narysujmy trzy kropki, mamy pozycję w RAMie, to jest 3000, no i ona na razie jest wolna, tam nie macie nic zapisane, jest pusta, to znaczy no, macie 0 do uproszczenia, 0, 0, 0, 0, czyli tam nie ma nic. No i co się tu dzieje? No procesor wykonuje tą instrukcję, przenosi rejestr 2 do rejestru 1, nic się nie dzieje, instrukcja mov nie dotyka stack pointera. To znaczy teraz nie dotyka stack pointera. Mogłaby dotknąć, ale go nie dotyka. Instrukcja CMP też nie robi nic. Instrukcja CMP porównuje rejestr 1 z rejestrem 2 i ustawia flagę odpowiednią w rejestrze flag. No ale teraz zaczyna się inba, bo mamy instrukcję call. Instrukcja call to jest tak jakby zbiór instrukcji, można powiedzieć. To jest, to jest zbiór instrukcji, bo instrukcja call się rozbija na kilka mniejszych instrukcji. Pierwsze, co robicie. To push sp. Sp plus 1, push sp1 to jest. To jest yy, instrukcja push, robi kopię. Robi kopię stack pointera, żeby wiedzieć, gdzie wrócić, jak skończy wykonywać funkcję. To możecie porównać do wykonania funkcji. Po prostu po funkcji call ona z powrotem wróci pod to na przykład mow yy, r2. R1. Po wykonaniu tego kola ona wróci w to miejsce, więc ona musi sobie zrobić push stack pointer, po to żeby wiedzieć gdzie wrócić. Push to jest wrzucenie czegoś na stos. To jest operacja assemblerowa wrzucenie na stos i to push spowoduje przesunięcie stack pointera. Stack pointer będzie teraz wynosił e, 3000... 2000... 2000... no uznajmy, że zajęliśmy te dwa bajty, czyli będzie miał 2998. Bo zajmujemy te 3000 na zapisanie tego naszego starego stack pointera. z starego instruction pointera. Ja tu zjebałem, to ma być instruction pointer. Instruction pointer. No i zapisujemy pod tym 3000, 1000, tak, de facto teraz. I przesuwamy stack pointer na 2, 9, 9 8, gdzie nie ma nic i e, można korzystać dalej z tego stocu. No i dalej. No i dalej, co robimy? W tym naszym kolu robimy JMP, czyli skok do R1, czyli przeskakujemy instruction pointer do R1, czyli wstawiamy tu wartość R1 pod ten instruction pointer i będziemy wykonywać kod, który znajduje się pod adresem, który jest przechowywany w R1. To jest jakaś nasza funkcja. Po prostu mamy adres funkcji w tym R1, stawiamy do IP, no i ta funkcja, no i ta funkcja, ta funkcja wykonuje co ma zrobić i Zwraca, czyli wykonuje red, red. No i red to jest również złożona operacja assemblerowa, która robi cleanup tej funkcji, którą wykonywała, czyli czyści ze stosu wszystko, co, wszystko, co zrobiła. I na sam koniec, jak wyczyści ten e, stos, który korzystała, no bo musi wyczyścić, bo inaczej się wszystko popsuje. Jak wyczyści, to wtedy e, w tym red, co się dzieje w red? Robimy pop, pop ip, czyli funkcja pop to jest odwrotność push, czyli wczytujemy coś ze stosu, ściągamy coś ze stosu i zwracamy to. I to spowoduje przesunięcie stosu z powrotem na 3000 z tego naszego adresu i wczytanie wartości 2998 do instruction pointera. Czyli po prostu przywróci nam stary instruction pointer, żeby procesor wiedział, gdzie skończył wykonywać poprzednią funkcję. No, i co? No, i dalej? To nic. Tyle. Zrobi to Pop Instruction pointer, i to spowoduje, że nasz procesor wróci do wykonywania do naszej starej funkcji. Generalnie tak działa Control Flow na procesorach. E, dobra, macie jakieś pytania sensowne do tego Control Flow, na które mogę Wam odpowiedzieć? E, to teraz jest ta chwila, i zrobimy krótką przerwę. E, jak macie jakieś sensowne pytania, pytam. Eee, pytam, pytam. Eee, tak, to prawda, co mówisz, AREF, ale jakbyś przeczytał, to jest entry level kowadło, więc ja tutaj stosuję jak na razie dużo uproszczeń, ok? Twoje. Nie chcę mi się scrollować. Jak mam jej odpowiedzieć, to mi napisz. Ale twoje pytania do nie są sensowne, więc nie chcę mi się scrollować, bym powiedział. G generalnie to, co pisze AREF, to jest prawda. Możesz pytanie o karierę? No możesz. E... No możesz. Dobra ogłaszam, ogłaszam przerwę ugłę, e... a jeszcze podpowiadam na pytania. Tak pokażę jak się programuje w praktyce, tak będziemy programować na dosie. Będziemy programować na dosie na x86, o, to tak będziemy to robić. Czyli masz taki RAM? No tak, no, w sensie jak masz plik exe, tak naprawdę w uproszczeniu plik exe, to jest, to są instrukcje procesora, które jak klikasz to exe, to wczytują ci się do RAMu, no i mówią procesorowi, żeby się wykonał, nie? Jak funkcja ma więcej instrukcji, to gdzie są przechowywane? Instrukcje nie są przechowywane w rejestrach. Instrukcje są przechowywane w ramię. W uproszczeniu. To znaczy, procesor ma cache ramu, nie? Ty, Tref. Na napisz to w jednej wiadomości, ok? Takiej większej wiadomości, bo. Bo. Ja mam tak, w sensie, problem przeczytać tych wiadomości tyle, co piszesz. Będzie o rodzajach pamięci? Tak, będzie, 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 oczywiście, będzie. Jak na razie. Po prostu ignorujemy nie ma dysków twardych, bo ja chcę po prostu od poziomu kowadła wejść w górę po schodach. Ja na razie stosuję w niektórych miejscach bardzo duże uproszczenia, więc jak ktoś taki bardziej ogarnięty tego słucha, to się może, to się może trochę nudzić, ale, ale ja chcę, żeby każdy to zrozumiał, dlatego stosuję w niektórych miejscach uproszczenia takie bardzo duże, ale będziemy schodzić z tych uproszczeń, jak nadejdzie pora. Jak dojdziemy do praktycznego programowania w Asemblerze i tak dalej, to, to zaczniemy schodzić uprawnień. Ale, ale no. Tak to, tak to. Jak ktoś chce poznać Computer Science? Crash Computer Science? Być może nie wiem. Nie oglądałem. jeżeli ktoś chce poznać Computer Science też bardzo dobrze, to macie harvardowy. Macie darmowy kurs, cs 50 To też coś polecam. To jest też coś, co bardzo polecam. To. to to jest Knurwart. Ja robię wersję Knurwart, CS50, no ale jak macie dużo czasu, to macie dosyć free kurs. Dobry CS50, bardzo go polecam. Jest, no jest chyba najlepszym, co możecie dostać za darmo w internecie. Żadne jakieś crash kursy, no, wam, ale to no, naprawdę naprawdę dużo czasu musi na to poświęcić. Klepiery jak 5 lat i Next jest świetle. Znaczy, no generalnie generalnie nie pracuj i nie zmuszaj się. W sensie, jeżeli czujesz, że się zmuszasz i się wypalasz, to jest najgorsza rzecz, którą możesz zrobić. Musisz znaleźć nawet nie kierować się hajsem czy czymś, tylko kieruj się w tym, z czym się dobrze czujesz, bo jeżeli będziesz się zmuszał do pracy w technologii, której nie lubisz, to się bardzo szybko wypalisz. Tak samo na przykład no to jest z każdą kategorią życia. To jest z każdą kategorią życia. Po prostu musisz robić to, co lubisz, bo się wypalisz. No ja, na przykład, jakbym nie lubił streamować i nie lubiłbym pieprzyć w czapce kucharza i kocich uszach do was, no to bym się bardzo szybko wypalił, nie? Jakbym robił to na hajs czy coś. Ja dlatego nie mam donateów czy czegoś takiego, bo ja to robię, bo lubię. Ten hajs, który dostajesz z słów, to takie miłe. Nie wiem, czuję się doceniony, że komuś się podoba ten mój bełkot, ale nie wiem, no teoretycznie, teoretycznie nie, stawiaj, nie stawiaj nigdy hajsu na pierwszy, na pierwszy plan, bo to cię bardzo wypali. Po prostu rób to, co lubisz. I nie wiem, po prostu nie bój się tego. Nie bój się zmienić, robić to, co lubisz. Dobra, <laughs> no, co tam dalej się działo? Co byś polecił jako książkę? Książkę nie. Praktyka bardziej, praktyka, praktyka bardziej. Na którym schodku jesteś? Nadal jesteśmy na pierwszym. Przebram się dwa lata temu i teraz pracuję z Pythonem TSE Ostatnio w robocie mój mennego zaproponował mi przejście na C przy głównym produkcie na studiach, pisałem w sobie C. Eee, nie no, jak się czujesz dobrze, to myślę, że Git będzie. W sensie zależy też od pracodawcy, nie? No, jak robisz taki przeskok, to on powinien być wyrozumiały i dać jakiś taki czas na, na rozkręcenie się, bo to będzie przeskok dosyć mocny, nie? Ale wierzę w ciebie, że też radę mordo. Czytałeś książki Donalda Knuta. Ja, ja bardzo nie czytałem książek praktycznie żadnych z programowania. Jakie jeszcze tematy poruszysz? No zaraz będziemy wchodzić na, na programowanie systemu operacyjnego, no bo będziemy pisać teoretycznie swój system operacyjny w assemblerze 16 bitowy niedługo. Data science engineeringu. Propozycje takich wykładów wysyłajcie mi na Discordie. Ja pikuję, ja pikuję z Discorda tematy głównie. Ale to, to chciałem poruszyć personalnie. już bardziej teoretyczna książka. Do której wykład? Nie wiem. Do której będę miał głos? Do której będę miał głosy siłę? Knurdows. Będzie wod, będzie, będzie. Na YouTube będzie publiczny ten wod akurat. Nie wszystkie, ale ten będzie publiczny na YouTube. Nie nie, 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 wszystkie, w sensie streamów, streamów wodów nie upubliczniam generalnie, ale ten będzie akurat, ten publiczny na YouTube, Bo niektórych rzeczy tutaj się wstydzę co ja robię na streamie, dlatego nie mam ich publicznych. Ma ktoś link do a To jest Krasnarserf, a nie tak krasna ser. Masz, wrzucę ci. Ja już korzystałem, więc, ja już korzystałem, więc. Jak dużo networkowej wiedzy jest potrzebnej w programowaniu? Zależy, jak dużo programujesz networkingiem. Jak nie programujesz nic networkingiem, to niepotrzebna jest w ogóle. Tema pyście kelo. Dobra, mamy, mamy delikatną przerwę. Możecie, możecie oddać płyny fizjologiczne czy cokolwiek. Ja tu dam przerwę Knura, żeby było wiadomo, że jest przerwa. No. Takie, że Twoje pytanie jest dosyć abstrakcyjne, nie? Jak nie programujesz sieciowo, to nie potrzebujesz nic sieciowego. Komu oddać te płyny w toalecie albo partnerce? Nie wiem, komu chcesz. Można zrobić dwa wykłady w tygodniu. No, w sumie GIT. Tylko nie wiem, w który dzień jeszcze. Jutro będzie ogólne trzepanie widzów, w sensie rozmowy o pracy i tak dalej. Eee, ale no myślę, że. Bo chcę bardzo przewałkować ten assembler i podstawy computer science, więc. Ja jestem open na dwa wykłady w tygodniu. Spotkałeś kiedyś fan... Sf Sf Nie spotkałem nigdy. Teraz, teraz jest takie luźne kła, kła. Mm, Q&A, że tak powiem. Więc spoko, pytajcie się. Ja chyba to wytnę po prostu z woda na YouTubie. Nordpass? Nie wiem. To znaczy, ja nie lubię NordVPN, przez to jak bardzo agresywnie się reklamowa na YouTube. jak debilny sposób się reklamowa na YouTube, To czuję od razu, pewno. Wiem, że chyba Proton teraz wypuścił jakiś menadżer hasła, yy, a ja używam kipa sexy sam. Bardzo lubię kipa sexy nie chcę go zmieniać. Twoja nauka przez 15 lat wydaje mi się, że była intensywna. Ja mieszkałem w żaganiu, mordo. Co można robić w żaganiu poza siedzeniem przed komputerem, jak nie lubię pić za dużo alkoholu. No generalnie, jak coś jest tak bardzo agresywnie reklamowane, to mnie odraża, nie? Nawet jak produkt jest dobry, przez co jak się reklamuje, to, to według mnie, no odraża po prostu mnie. Możesz kogoś wysłać na interwiu, spoko. Yy, zależy jak jest twój cel, lepiej się skupić na jednym języku, czy wszystko po trochu? Siema, Majorikowi witam księżniczkę Ewelinkę. Zależy jaki masz cel, jeżeli chcesz się dobrze nauczyć programowania, to nie skupiaj się, miej otwarty web. ucz się jak działa komputer, nie bój się próbować. A jeżeli jesteś takim typowym zarobkowiczem, to tak, skup się na jednej technologii, naucz się Reacta, naucz się Frontenda, naucz się Backenda, no i będziesz zarobkowiczem, który się pewnie wypali. Ale jeżeli wiążesz przyszłość swoją bardziej z programowaniem i nie chcesz się wypalić, to po prostu nie bój się być otwarty na wszystko, nie? Ja jestem otwarty na wszystko poza Pythonem i Lispem. Ale, ale generalnie no, nie, nie, nie bójcie się być otwarcie technologii, jeżeli po prostu chcecie poszerzyć horyzonty. Jak się zamkniecie na horyzont, jak się zamkniecie jak się zamkniecie na coś, no przecież PHP programuje co poniedziałek. Jak się zamkniecie na jedną, jedną rzecz, to nie dość, że się wypalicie, będziecie niekompetytywni na rynku pracy. Będziecie niekompetytywni na rynku pracy. Więc do no, generalnie są wady bycia zamkniętym na jedną technologię. Co jest złego w Pythonie? Nic nie jest, nic nie jest złego w Pythonie, generalnie. Py w Pythonie nie jest nic złego, generalnie. Ja to bardziej tak, jak mam być szczery i mam tak mówić bez maski, to, to generalnie nie mam, nie mam żadnych, nie, nie, nie mam żadnych uczuć, nie mam żadnych uczuć do Pythona negatywnych, po prostu ja to bardziej jako mem traktuję i nie lubię po prostu tego, jak wygląda Python. Ja rozumiem, że komuś się może podobać, Dzięki za sypukcję, Filipo, mordeczko, za resypukcję. Yy, generalnie... Generalnie... Python jest spoko językiem, jeżeli ktoś go umie wykorzystać dobrze, ale Python ma złą reputację przez to, że... Przez to, że on jest wykorzystywany przez bardzo mało doświadczonych ludzi do rzeczy, do których nie został stworzony zazwyczaj, czasami. I... no przez to ma taką... taką y, złą reputację. No, a druga rzecz, ja wychodzę z języków C. I języki C po prostu mają bardziej swój syntaks klamrowy i bardzo mi nie pasuje syntaks nieklamrowy, a to dla mnie, nie? Kręcenie kołem będzie po wykładzie. Wszystkie zaległe koła będą po wykładzie. Dwa lata ze studiami, 15 koła, 15 koła za 2 lata, nic. Rada dla poraka robak, coś chcę się dostać na pozycję juniora, żeby podłapać doświadczenie. Szukam już trzeci miesiąc, a nie wiem jak to jest. Musiałbym się uczyć jak powalony. No, generalnie jak, jak chcesz to iść, no to inwestuj cały wolny czas. Generalnie ci odda ten wolny czas, który poświęciłeś na to. Są generatory w C++? Nie ma generatorów w C++. No Python to wiecie, to jest takie, no, community, nie? Community, drugie to jest, to jest taki język mem generalnie, przez to community. Ale no, ja nie mam nic do Pythona, ja nie mam nic do Python Developer'ów, jak tak mam mówić szczerze, nie? No bo... Ja po prostu mam taką, taką satyryczną formę prowadzenia mojego kanału, że wyśmiewam programistów Pythona, ale... Jak, jak mam być szczery, to ja nie mam żadnych negatywnych uczuć, ani pozytywnych wobec programistów Pythona, to jest dla mnie obojętne. Nie chcę każdy, nie chce każdy pisze w czym chce, nie? To mi do tego. Ja po prostu. No, nie, nie mam opinii nawet takiej personalnej o programistach moich, mojego pytania, no, jestem dla mnie obojętny. No to, to, to dosyć się nie wiem. Ja, ja na przykład większość mojego streama to ja mam taką maskę patusa wyzywam programistów Pythona. Wyzywam programistów Typescripta, Javascripta. Przecież ja sam programuję w Javascriptie, sam programuję w Reakcie. Ja wiem, że jestem hipokrytem, ale ja generalnie taką maskę satyry mam na kanale, nie? Przecież ja wyzywam Typescripta sam, a piszę w nim. Ja wiem, czy mam taką maskę hipokryty tutaj w tym, co ja robię. Yy, więc... C++ jest najlepszy wybór bez plus, plus Ale, ale no... Ja, ja na przykład też bardzo nie lubię C++, ale to, to dlatego, że... Tutaj na przykład nie jestem hipokrytą, ja nie lubię C++ i nie piszę w C++ akurat, więc tutaj nie jestem przynajmniej hipokrytą. Nie, nie lubię C++ przez to, co on robi z kodem w trakcie kompilacji przez to, jak bardzo taką kobyłą się zrobił. Tutaj akurat personalnie bardzo nie lubię C++. A. Pythona? Pythona? Nie mam żadnych emocji, nie? Python dla mnie mógłby nie istnieć, może istnieć, whatever. A C++ a nie lubię, bardzo nie lubię C++. A. C++ nie lubię dlatego, że on się za bardzo stał C-Sharpem. Za bardzo się C-Sharpem stał. Ta C-Sharp jest spoko, więc nie wiem po co używać C++ jak mać C-Sharpa akurat. Nie C++ za bardzo taki, nie wiem, no, Według mnie C++ to stał się taki potwór z nowotworami. Dla mnie C++ to taki potwór z nowotworami. Więc... Taki obraz C++ dla mnie. To Pascalus, co, o Co o raście sądzisz? Raz, według mnie też Community bardzo niszczy. Raz może być spoko językiem, ale bardzo mi odraża community. Szukam staż, żebyś świadczenie podłapać. Devops też gid jest. się też spoko rzeczy na DevOpsie. CPP i Objective C to są dwa różne rzeczy, oczywiście, że tak. Jeszcze masz Objective C, co w ogóle. Najlepszym językiem jest Kotlin. Nie lubię Kotlina. Nie lubię Kotlina przez syntax. Wolę Java. Masz podlewik od Foundation? Hmm. c -Sharp też taki jest, ale w sensie... Teoretycznie też, nie wiem, no... Mogę rozwinąć C++ taki z C-Sharp? Chodzi mi o to, że... No taka kobyła za bardzo się zrobiła, w sensie... Mi się podoba w C++, że biblioteka standardowa praktycznie nie jest w ogóle rozbudowana. I... Ja jestem free korzystać z czego chcę? Po prostu nie po prostu C jest proste jak budowa C Python z nim piękne. I nie podoba mi się, że co C, a oni co, co Release, jakieś tam te nowe standardy bardzo rozdupiają e, to, jak się pisze kod. A C w C 50 lat temu, teraz praktycznie się w ogóle nie zmieniło. Jestem DevOpsem, trochę jestem. <noise> C to gorsza wersja C, tak samo jak Java wersja Script, to gorsza wersja Java, prawda. Golang? Nie wiem, nie mam zdania, nie, nie, nie robię nic z golangu. <laughs> no jakbym jak miał wybierać język kopyła, to bym wolał C-Sharpa TBH przez tooling jaki jest na C-Sharpie, nie? Według, według mnie C-Sharp ma lepszy tooling od C++a. To, to... jak... to jak... To jak, jak się skończą pytania, to skończę przerwę. Co, co myślę o Ruście? Nie podoba mi się syntax, nie podoba mi się community. Go mogę sprawdzić na streamie w sumie Ale w C++ no bardzo mi się W sensie C++ No porównywałbym go do C Sharp'a aktualnie Ale o wiele bardziej mi się podoba O wiele bardziej mi się podoba Tooling jaki macie w C Sharp'ie W sensie debugowanie Całe QA Około programowania, O wiele bardziej mi się podoba w C Sharp'ie Niż w C++ Więc jeżeli miałbym, miałbym już wybór C++ albo C Sharp to bym wziął C Sharp, dlatego, że ma lepszy tooling. PHP to jest dla mnie język mem. Nie wiem, spoko, że sobie istnieje. Jak ktoś tym pisze poważnie, to trochę mam gorsze zdanie niż o programistach Pythona. Na pewno, ktoś programuje nieironicznie w PHP, ale to spoko, nie? PHP dla mnie to jest taki język mem, ale, ale ma przynajmniej syntaks lepszy niż Python dla mnie. Dlatego, jak miałbym pisać na streamie, to wolę w PHP pisać, bo on ma taki bardziej. W stylu C syntax. Najbardziej mile, że po prostu przez syntax od Pythona. Robienie gierek w Java jest OK? No, Java ma taki problem, że może się trochę dławić wydajnością. Nie zawsze ale się może dławić wydajnością. Więc generalnie jakie potrzeby masz, nie? Zależy, jaką grę chcesz pisać. No Minecraft jest spoko grom na Java, nie? Jaki jest podział języków, jeśli chodzi o zastosowanie? Ciężko tak języki, w sensie, no teraz nawet jak jesteś odpowiednio szalony, jak jesteś, jak jesteś, jak jesteś na tyle szaloną osobą, to możesz pisać strony internetowe w C. Masz, masz skrypten i Transpiler do WebAssembly C. Możesz pisać strony internetowe w C, jeżeli jesteś odpowiednio szalony, nie? Także, także no. Generalnie takie granice się zacierają, do czego są języki teraz, aktualnie przez to, co się teraz dzieje. Ale no, są języki lepsze do niektórych celów, są języki gorsze do niektórych celów. Tak, na przykład, no, Python do Game devu, no. Więc wiecie, no. Teraz te granice się zacierają. Da się napisać aplikację webową w Assemblerze, da się, no, masz WebAssembly. Assembler nie jest sam w sobie językiem. Assembler to jest dialek procesora. Assembler się różni z procesora na procesor. A przeglądarki mają jeszcze inną wersję, mają WebAssembly. Znaczy, C też możecie używać w starej manierze, nie? Kiedyś C był bardzo fajny. Te stare standardy C nie wiem, tak, do 11. też jeszcze mi się podobały. Co sądzisz o obecnej sytuacji juniorów? Jest przesyt w cholerę. Myślisz, że sytuacja w tym roku będzie lepsza? Myślę, że nie. Takie mam zdanie. No spoko, że pytasz. Jeżeli pytasz mnie o moje zdanie, to takie jest moje zdanie. Może zrobić apkę w P, Może nie, może nie zrobię. Zobacz na jakiej maszynie da się hostować apkę webową? No da się, no w sensie... Generalnie, aktualnie da się zrobić praktycznie wszystko we wszystkim, ale pytanie jest po co? Czy to ma sens biznesowy? To są dwa ważne pytania, nie? Po co i czy to ma sens biznesowy? Generalnie teraz, wszystko we wszystkim możesz zrobić, nie? To się tak zatarło. To się tak zatarło, że. Wszystko we wszystkim możesz zrobić, ale pytanie: po co? I czy to ma to sens biznesowy? Na razie jest git, Nie potrzebuję monitorów. Nie jest to dla mnie uciążliwe. Zadaj pytanie do GPT. Nie będę zadawał żadnego pytania do GPT aktualnie. Stronkę w Minecrafcie się da? No. Raczej nie bez moda, ale jakbyś napisał moda, który by ci połączył pistony w jakiś sposób, pewnie tak. Znaczy te tytuły, według mnie, tak. Meh. Według mnie inżynier, architekt to powinna osoba sobie dawać taki tytuł, jeżeli naprawdę się zna na architekturze. A jeżeli jest jakimś bambikiem z architektury, to tak trochę stinky cheese. Jak ty w ogóle nie znasz się z projektowania architektury aplikacji no to bardzo Stinky Cheese. Kiedy będzie następny wykład? Jeszcze w tym tygodniu. Będę robił dwa tygodniowo. Co według ciebie jest obecnie to dla weba? Jak pytasz się mnie personalnie, to React. React ma bardzo dojrzałe community. Więc ja bardzo lubię Reacta, dlatego React. Jak ja bym miał wybierać, nie? To jest, to jest, to jest, ale to jest takie pytanie rzeka, pytanie rzeka. Ja robię w gamedevie, ale ja piszę swój silnik graficzny. Zresztą na razie mam przerwę od niego trochę, ale ja piszę sam swój silnik. Angulara nienawidzę, Angulara nienawidzę. To jest backend na frontendzie, obrzydliwe. Dzięki za follow, prezesie. Ale Angular według mnie jest obrzydliwy, obrzydliwy. Ale to, to moje zdanie, nie. W Słuchajcie, sensie nie kierujcie, nie kierujcie się moim zdaniem. W sensie jakie powodzenia. Ja to robię hobbystycznie. Ja Nie potrzebuję powodzenia w pisaniu silnika hobbystycznego. No bo NES to jest backend na backendzie, a Angular to jest frontend na ba to jest backend na frontendzie. A jeszcze Na backendzie to się jeszcze kupy trzyma, nie? Po co robić własny silnik? No, bo lubię, bo chcę się sprawdzić? Ja nie robię tego komercyjnie, więc ja to, ja to, ja to robię sobie dla siebie. Nie wiem, no, po, to poszerza moją wiedzę. Dzięki temu, że ja piszę takie rzeczy, to mam wiedzę, że mogę te wykłady robić i nie muszę co chwilę googlować, co mówię, nie? Właśnie to jest to, o czym mówiłem, o poszerzaniu horyzontów swoich. Co sądzisz o wkładaniu w każdy projekt architektury mikroserwisów? Śmierdzi? W sensie mikroserwisy się powinny wkładać tam, gdzie powinny. tam, gdzie mają jakąś przewagę nad monolitem. Ale jak nie mają żadnej przewagi nad monolitem, to monolit się o wiele szybciej pisze. Przecież w sensie o wiele szybciej napiszesz monolit. Jeżeli nie masz żadnej przewagi z użycia mikroserwisów, to nie ma sensu. To, 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 to lata, lata doświadczenia potrzebujesz w projektowaniu aplikacji, żeby ocenić, ile lat programuję, od 15 lat programuję. Tak, jestem seniorem. Ja w bardziej jak architekt robię. Ja nie piszę dużo kodu, tak sam z siebie, generalnie. Ja bardziej jako architekt robię infrastruktury. 25 lat mam. Jest sens uczyć się Nesta? Jak celujesz frontend, to nie mam. Jak celujesz fullstacka, to tak. Jak celujesz frontend, to nie. Jak chcesz pisać sam frontend i się użyć samego frontendu, to zamiast pisać backend, napisz sam okapy. I działaj na mocapach. Po co ci backend? Jak celujesz frontend? Polecasz też tak Codziennie. Taka prawda, że jak się tym interesujesz, to przychodzi sobie i, od, i to odbija ludzi, którzy chcą znaleźć pracę, jako że im. rok dwa, dostaniesz robotę. No dokładnie. Ile lat mam komercyjnie? No, pracuję od osiemnastki komercyjnie. W sensie od kiedy. Znaczy, pracowałem jeszcze przed osiemnastką, tak na czarno, w sensie. Miałem serwery prywatne do gier, które sam pisałem. Jak miałem 16 lat jeszcze i 15 lat, to pisałem privy do gier. No i tak na PayPalu sobie trzepałem hajs jeszcze przed 18. -ką. A tak komercyjnie, tak potwierdzone umowami, to mam od 18 pracuję. W sensie nigdy nie pracowałem praktycznie poza zawodem. No chyba że w USA jako kurier Walmarta. A to już się dawno przedawniło, więc mam Esse. Nie, nie, ja, ja pisałem. Ja pisałem, ja pisałem od podstaw serwery swoje. Pisałem w Java i akurat serwery moje. Nikomu dowodu nie ukradłem. Wtedy jeszcze PayPala w ogóle nie musiałeś weryfikować niczym. Wiesz, może czy wejdą komputery kwantowe, to infra infrastruktura sieci komputerowej się mocno zmieni? Myślę, że się w ogóle nie zmieni. Ale do jakiej gry? Do tej gry. To, to, to było moja opus magnum. bo ona upadła w Europie i pisałem priwa do tej gry koreańskiej na Europę, bo ona się wywaliła z rowerka w Europie. W Korei chyba jeszcze nadal działa. Nie miałem żadnego, w sensie, bo ja robię to, co lubię i też większość pracodawców, u których pracowałem, szanowała na przykład to, że ja lubię pracować w nocy, że ja jestem takim nocnym Markiem, no, i dawała mi tą wolność, na przykład nie musiałem wstawać na 8, 9. Tak wstawałem o 12, przyjeżdżałem do biura. Co prawda, innych to irytowało, no ale nie wiem, w sensie chyba ci moi pracodawcy po prostu widzieli potencjał we mnie, no i dawali mi taką wolną rękę godzin pracy. Eee, za to im dziękuję, bo mogłem robić to, co lubię, o porach, w których lubię. No i myślę, że też mieli jakiś profit zatrudniania mnie, więc eee, nie wiem, dzięki, dzięki temu chyba. Nie wypaliłem się, bo po prostu robiłem to co lubię. A hajs to był do tego dodatkiem, nie w sensie. Żyłem dobrze tato. Nie powiem, że nie. E, ale ja w sumie nie robiłem tego dla hajsu. Znaczy teraz to ja. No a czemu nie? Medin trochę... to jest trochę lepsze niż Medin. Nie robiłem za 1500, mordo. Nie robiłem za 1500. Znaczy, no, powiem wam, że. Pierwszą pracę, jaką miałem, to miałem 10 zł za godzinę, ale yy, to były bezpłatne praktyki w technikum. Ale dalej mi umowę i mi płacili, żeby mnie zatrzymać. Co w się sensie, oni nie powinni mi w ogóle płacić, ale mi płacili na praktykach w technikum. Więc no. To, to była moja pierwsza stawka tak naprawdę. W żarach, obok żagania. Ale miło wspominam tę robotę. fajko było. Jeszcze tam pracowałem dalej, nawet jak się praktyki skończyły. No i powiem wam, że nie wiem, te. te... Wtedy, wtedy jak zaczynałem, nie, wiem, no, zostanie pierwszej wypłaty, druga stawka, drugie to robiłem projekt od zera. Nie miałem stawki godzinowej, tylko miałem płacone za projekt. Co ta firma jeszcze istnieje? Pewnie istnieje. Zdałem egzamin zawodowy na 100%. W sumie wszystkie egzaminy zawodowe na 100% zdałem. Pegzamin zawodowy, trochę XD, nie? Trochę XD. Matury z informatyki nie udało mi się wykręcić na 100%, ale, ale chyba miałem 90 ileś procent z matury z informatyki akurat. Rozszerzonej. Dobra, idę sobie zrobić herbatę i wracamy do dalszej części wykładu. Druga część. Druga część wykładu zaraz będzie. Pierwsza stawka miesięczna. To było 4 koła netto. 4 koła netto. Na śmieciówce, bo ja sam chciałem śmieciówkę, w sensie na umowie działo. A ja sam chciałem śmieciówkę, nie chciałem umowy o pracę. Gdzie teraz na wykładzie stoję? Skończyliśmy omawiać Control Flow procesora. Omawiałem, jak działa Control Flow na procesorach, a teraz przechodzimy w. W sensie, uczymy się, jak działa procesor z rodziny X86, a specyficzny to yy, procesor 8086 z architektury X86. To aktualnie poruszamy tego słodkiego robaczka. Tego słodkiego robaczka. I skończyliśmy na Control Flow. Yy, I niedługo będziemy, tak może, przechodzić do. Pisania czegoś bardziej sensownego w assemblerze na właśnie tego x86 16-bitowego, i może wyjdziemy poza Photoshopa, i może spróbujemy coś napisać w tym assemblerze. Będę musiał postawić w sumie jeszcze jakiś emulator x86. W sensie 86, emulator online, jest nawet emulator online, good good. No i git, to myślę, że tego wykorzystamy. O Jezus, piękne, dobra, myślę, że ta strona będzie dobra. Dobra, cicho. Nice, dobrze. Jest, mode no, jest. Znaczy, no tutaj, tutaj poruszymy lekko praktykę pisania kodu, bo teraz chcę powiedzieć o czym mówiłem, a tutaj będzie lepsze niż, w sensie chcę jeszcze rozszerzyć jak działa control flow. No i myślę, że to będzie lepsze, bo tutaj widzicie, widzicie rejestry, o których mówiłem. Widzicie rejestry, segmenty, pointery, flagi, RAM. Wszystko widzicie. I myślę, że to jeszcze trochę potłumaczę, jak działa Control Flow, w większy sposób. Taki, że będziecie widzieć lepiej to, co będę robił. Więc myślę, że na dzisiejszym wykładzie dokończę Control Flow, dokończę Control Flow. Pokażę, co się dzieje w rejestrach i dlaczego się dzieje tak w rejestrach. I myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy wykład. Eee, poczekam na wasz feedback, na, na to jak przejrzycie wody. No i myślę, że w tym tygodniu? W piątek? Pio A tak, prawda, no. Muszę przestawić kamerkę, prawda. Eee, myślę, że w piątek, jak, jak prze przetrawicie ten wykład, eee, poproszę was o feedback, o to co jeszcze chcecie doprecyzować. Eee, I będziemy... I będziemy... Halo, moja morda? Dobra. Co nie mogę ruszyć, A, bo mam zablokowany layer. Dobra, dam se tury git. Co tu nie dam, bo by... chociaż czekajcie, zmniejszę sobie trochę mój web, żeby było widać całą pamięć git. Dobra. A i, dobra, lock, 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 lock. No więc na dzisiejszym poruszymy jeszcze bardziej rozszerzymy trochę. Control flow myślę, że o wiele łatwiej będzie mi wytłumaczyć na tym, bo tu będziecie widzieć, jak się zmieniają rejestry. Yy, I będę mógł to tłumaczyć na bieżąco, jak się, jak się, jak się zmieniają. Jak się zmieniają rejestry. Yy, i, no, I dam wam sobie przegryźć, przegryźć to co mówiłem. Żebyście sobie przeprocesowali, prze, przemózgowili to, co mówiłem. Yy, w sumie zrobię nawet jeszcze kanał na Discordzie. Żebyście mogli sobie dupnąć przemyślenia o wykładzie. Wykład. Przemyślenia. Mogliście sobie dupnąć przemyślenia o wykładzie, no to czego nie rozumiecie i tak dalej. Nawet jak uważacie, że to pytanie będzie turbo debile, to je napiszcie chętnie zobaczę, czego nie rozumiecie i postaram się to lepiej wytłumaczyć. No, ale będę potrzebował takiego feedbacka od was, żebym wiedział, co wytłumaczyć. Bo ja się staram, ja się staram. Te, ten wod ten wod będzie za free na YouTubie publiczny. Ten wod ten, ten, ten będzie publiczny na YouTubie. Ja go nie będę gatekeepował punktami ani subem. On będzie na. A jak chcesz dostęp do wszystkich wodów, to potrzebujesz tam rangę. Yy, więc no. Generalnie. 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 Yy... Dobra, idę sobie zrobić herbatę. Idę sobie zrobić herbatę, bo przez to QA ja nie skorzystałem z mojej przerwy. Ta, no. No inne rangi tam nie masz w punktach. Yy, I to mój bot ci da tę rangę. Dobra. Tak, tura. Zepsułeś, mordo. Tam miałeś pisać swój nick Discorda, wiesz? Trochę zepsułeś. Trochę zepsułeś, Tam miałeś podać nick Discorda i to by ci automatycznie dało rangę. Trochę zepsułeś. Oho. A wygrałem green card z loterii Wizowej. Wy, 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 wygrałem, wygrałem green card z loterii Wizowej. Tak się dostałem do USA, dobra. Yy... No teraz nie naprawię, ty sobie musisz poczekać po streamie. No. Dobra, przerwa, knur. Ja puszczę wam reklamy, żeby wam nie przerwało wykładu z reklamy. To dupnę teraz reklamy, jak sobie będę robił herbatę. I git. No jak dupnę reklamę na 3 minuty, to się nie puści reklama później. A nie chcesz, żeby reklama się. Nie chcesz, żeby reklama się wyświetlała wam jak coś mądrego mówię, a nie jak robię herbatę, więc zaraz wracam. Hello, Benz. Miłego Meksyku. Nie, no. Stary wstał. A! Witam, witam. Pojebałem się żelki na energię. Żeby nie zamulać. Żeby nie zamulać, nie powiem czego. Miałem nie przeklinać, ale przegrałem. Co nie przegrałem, miałem nie przeklinać, a przeklinałem. Dobra, gift na komuś suba jeszcze. Jakiego fixa zrobić? Jakiego fixa? O czym ty mówisz? Nie wiem. Bardzo dużo osób pisze na czacie. Ja czasami nie kontaktuję o co wam chodzi. Dobra, no, no gitnę komuś, nie? Do, już nie fixniesz, do. Zepsułeś. Będę musiał ci manualnie rangę dać. No dobra, możesz dostać. Napisz jeszcze raz. Dobra, dam Tobie i Ghostowi, bo wy tu najdłużej chyba siedzicie. Nie mogę oddać punktów, bo mój bot automatycznie nagrodę mówi, że jest confirmed. A, Knura, ukryj. Napiszcie jeszcze raz na czacie. Dobra. Dopłacam Jeffowi, Bezosowi. Siema, Tommy, Dobra. Yy... Przerwok nuraut. Komu jeszcze miałem dać? Tobie jeszcze miałem dać. Dobra. Co ciekawego będzie robione? Wykład jest. Część dalsza. A, dobra. Nie klikłem chyba. Teraz klikłem. Działa, działa jak natura chciała. Dobra, git good. Eee, no, to przechodzimy do dalszej części wykładu o Control Flow. Eee, więc, co żem powiedział, co żebym powiedział wcześniej? Eee, tutaj mamy naszego karalucha, naszego karalucha emulowanego. Eee, więc, no, to jest program na naszego karalucha. To jest program na naszego karalucha. Jak klikniemy Compile, to. Jeżeli to jest dobry emulator, to powinno się pojawić nam to w pamięci. No i faktycznie pojawiło nam się w pamięci. Widzicie? Macie to w pamięci. Macie to w pamięci. Czyli wasz kod assemblerowy zamienił się na kod maszynowy. No i pod adresem 0 macie kod, ma kod maszynowy. Jak chcecie zmienić, w którym miejscu pojawi wasze się, to pojawi się wasza rzecz. Pojawi się Wasza rzecz, to możecie użyć instrukcji ORG, która Wam pozwala zmienić origin kodu, czyli pod jakim miejscem w pamięci on ma się znaleźć. Ale my nie będziemy używać origin. Zrobimy jak fabryka dała. No. Teraz trochę syntaksu assemblerowego. Ten syntak jest ładny. Jest taki brzydki syntaks. Jego się nie uczcie, ale ten syntak jest ok, bo jest taki procentowy syntaks. A zawsze się je wali w głowie, że powiem, ładnie. Intel syntaks z tym, z AT syntaksem. Ale ten AT to jest chyba ładny, a Intel to jest brzydki, to jest chyba AT syntaks. Ale poprawcie mi jakieś pierwsze głupoty. Yy, no. I co my tu możemy powiedzieć? Co my możemy tu powiedzieć? Powiedzmy trochę o syntaksie. Hello to coś takiego z dwukropkiem, ala TypeScript to. Symbol. Symbol pozwala wam się odnieść do jakiegoś adresu w Assemblerze. Po prostu, ile się uczyłeś postaw assemblera, nie wiem, ile się uczyłem. Ja programuję od 15 lat, więc mam trochę zaburzoną przeszłość. I to jest symbol. I ten symbol, po prostu jak piszecie tutaj właśnie offset hello, to spowoduje, że to przeniesie was do adresu tego. Ale generalnie z punktu widzenia kodu to nie ma znaczenia. To jest symbol, który wam upraszcza i pozwala wam nawigować się między adresami. Ale co trzymacie pod tym adresem, to generalnie Assembler ma to w dupie. db to jest po prostu, że byte. No i że macie tutaj zbiór bytów, czyli stringa macie. Hello world. I. Wszystko tu jest stałe. To wszystko jest stało. Ten kod się kompiluje do takich bytów ogółem. Dobra. I. No i to jest symbol start, symbol start. No generalnie w większości systemów operacyjnych symbol start to jest e, to jest symbol start. E, to jest miejsce, gdzie zaczyna się wasz program. No tak się generalnie to nazywa. No i macie instrukcje assemblerowe. te już wam pokazywałem bardzo mov Mow to jest po prostu przeniesienie pamięci. Przeniesienie pamięci do rejestru aha, aha. Czyli e, wysoki byte aku. Wysoki, wysokie bity akumulatora to jest wysoki byte akumulatora no i to jest wy, wysoki, wysoki byte akumulatora no i to, to jest to co wam pokazywałem czyli że macie rejestry macie rejestry trochę za bardzo technicznie zacząłem mówić wróćmy do rejestrów Procka jak macie rejestry no to macie aha aha to jest wysoki byte akumulatora to jest niski bajt akumulatora, a AX to jest akumulator 16-bitowy. Więc aha to jest po prostu. Yy, wysoki bit akumulatora. I tyle. Tak, można puścić to pojienice na stronie, oczywiście. No i tutaj to, co robi ten kod, to on korzysta z BIOSu, No bo ogółem Nie wiem, czy wiecie, ale BIOS ma swoje API. I to API jest dosyć. No, trzeba pamiętać te rejestry, no ale nie wiem, no nie masz jakoś dużo tych rejestrów, nie? To są wszystkie rejestry, które masz. Jeżeli to cię przerasta, to nie będziesz programistem assemblera, ale jeżeli jesteś w stanie pojąć to, to będziesz programistem assemblera. Nie ma jakoś bardzo dużo tych rejestrów. No, i operacja MOV ma kilka, kilka sposobów, które może działać, w których może działać. Ona może przenosić z rejestru do rejestru, może przenosić pałą do rejestru może przenosić coś z adresu, może przenosić adresy i tak dalej. No, i wracamy do bios -u. BIOS ma swoje API i to i to i to API pozwala Wam robić na takie basicowe operacje, na przykład wypisać coś na ekranie fontem BIOSu, żebyście mogli się komunikować z użytkownikiem w jakikolwiek sposób. Na przykład, jak ładujecie system operacyjny zanim zainicjalizujecie system graficzny, to BIOS pozwala wam w prosty sposób, na przykład używając swojego API, tak jakbyście używali API w Pythonie nawet, wypisać coś na ekranie, nie? To jest dosyć proste, jak budowa cepa. I dzięki tej stronie jeszcze mamy fajne komentarze. Eee, no, i co my tu robimy? Co my tu robimy? Eee, ogółem eee, jest taka strona. Eee, BIOS API interruptions. Ogólnie komunikację z systemem operacyjnym i komunikację z BIOSem, bo BIOS jest de facto systemem operacyjnym, bardzo prostym, prymitywnym, ale jest systemem operacyjnym. Yy, macie przerwania systemowe, czyli instrukcję INT w Assemblerze. I ona powoduje, ona powoduje, ta instrukcja INT powoduje, że yy, ten wasz kod w sensie to wychodzi z waszego kodu, i przechodzi do systemu operacyjnego. Celem wykonania jakiegoś API. Można powiedzieć, że przerwanie systemowe to jest taki niskopoziomowy API call. I tutaj macie opisane, co jakie API robi. W sensie tutaj macie cyfrę przerwania. Cyfrę przerwania, w sensie rodzaj przerwania macie przerwanie 0,5 prostu parametr, który podajecie. Macie przerwanie 0508 09 to jest wszystko w heksie oczywiście 010H. No i pod 10H macie przerwania sterowane wideo Services, które pozwala wam rysować na tym ekranie w BIOSie. Na przykład możecie sobie napisać prostą grę w Biosie, używając tylko API BIOS-owego. To może być wasz silnik graficzny do prostej gry 2D albo gry tekstowej. No i tutaj macie właśnie API, które wam pozwala sterować na przykład rozdzielczością tego ekranu w Biosie, ile znaków ma być na ekranie i tak dalej. Macie API, które pozwala wam przesunąć kursor w pisaniu, i tak dalej. API, można powiedzieć nawet bardzo wysokolewelowe, w którym możecie sobie rysować grafikę, ustawiać palety kolorów, rysować Pixele nawet, jak jesteście odpowiednio szaloni. Możecie sobie napisać grę w BIOSie bez systemu operacyjnego, nie? Myślę, że jako zwieńczenie tego projektu, napiszemy grę w BIOSie, bez systemu operacyjnego. Myślę, że jako zwieńczenie projektu, to napiszemy 16-bitową grę w BIOSie, żebyście sobie mogli graciem na pendrive'a i zagrać bez systemu operacyjnego. Czyli napiszemy napiszemy bootloader, napiszemy bootloader. No już widzę. Napisze, napiszemy bootloader, który wczyta naszą grę i napiszemy 16-bitową grę w assemblerze na BIOSie. Więc no, myślę, że to będzie ciekawy projekt. Myślę, że też będę pisał to z widzami. Myślę, że się pobawimy git. Na no to jest całe API, z którego możemy korzystać i będziemy korzystać. To jest, to jest całe API. No więcej nie ma, nie? Bo będziemy pisać w BIOSie bez niczego innego. Bez karty graficznej, bez niczego. Czysty procesor, czysty BIOS, czysty RAM. Zero systemu operacyjnego. Nasz system operacyjny będzie BIOS. Także będziemy sobie walić gierkę używając tego API. Tutaj macie jeszcze inne API. Na przykład serwery dysku twardego, w sensie serwisy dysku twardego, e, portów serialowych, nie? Macie od cholery API biosowego. Będzie czyste, czyste, będzie git. Dobra. A wracając tu do naszego, do naszego tego. E, no i co? I Widzicie tutaj int 0x10. To jest przerwanie systemowe o ID 10. Widzicie 10 w heksie, czyli będziemy używać API graficznego. To jest po prostu wywołanie któregoś z tego API. A które definiujemy przez ustawienie wysokiego bajta na akumulatorze, czyli rejestru AH, na wartość, którą chcemy. To się to definiuje, z którego api chcemy skorzystać, a w innych rejestrach podajemy po prostu parametry do wywołania tych funkcji. To możecie się jako JavaScriptową funkcję TBH. To, to, to możecie nazwać jako. Nie. W bardzo dużym uproszczeniu to JavaScriptowa funkcja, To jest bardzo, bardzo turbo uproszczenie. No. I. Co my ustawiamy? 0x13 api. Co to jest 0x13 api? Write string. Wypisz na ekranie string. Kto by się spodziewał? No bo chcemy wypisać Hello World w BIOSie. No więc będziemy korzystać z funkcji write string. Kto by pomyślał? Czyli, co, co zrobić, żeby wykorzystać api z BIOSu? Musimy ustawić yy, flagę aha na api, które chcemy użyć. Chcemy wypisać string czyli robimy mow aha przecinek 0x13. No i wtedy nasz y, rejestr aha jest ustawiony na y, 0x13, czyli na poprawny, na poprawny identyfikator API, którego chcemy wywołać. Y, 10h w pierwszej kolumnie? Jakie 10h w pierwszej kolumnie? O czym ty mówisz? Nie wiem o czym ty mówisz. na wikipedii, a to jest tu, int 10, to jest identyfikator api to na samym końcu podajesz, to jest przerwanie systemowe, o, identyfikatorze 0x10 to jest numer przerwania druga rzecz, mod CX, czyli w rejestrze cx to już zależy od api, w sensie musicie zobaczyć dokumentację bardziej w jakich rejestrach musicie podać parametry no tutaj widzę, że pod cx musicie podać długość stringa no i go, tu jest hardkodowane po prostu 11, bo Hello World ma 11 znaków. Więc podajecie do rejestru CX. Yy, do rejestru CX podajecie, yy, że 11 bajtów, czyli no string, co ma 11 znaków. Yy, no i teraz, co tutaj mamy? Mamy BX BX yy, przenosimy 0 do BX. Pamiętacie, jak wam mówiłem o segmentach? Segmenty pomagają w adresowaniu. Ee, że jakbyśmy chcieli na przykład uzyskać dostęp do pamięci, uzyskać dostęp do pamięci, ale poza. poza naszym scope'em W sensie to pozwala nam dostać się do pamięci. Jeżeli coś jest więcej niż e, 16, 16 bitów. Na przykład, jeżeli macie pamięć większą niż 16 bitów, to po prostu łączycie segment z rejestrem i macie 32 bity. Nie oszukujecie ograniczenia systemowe segmentami, ale my tu ustawiamy 0 i ustawiamy. E, ten segment na 0, bo nie możemy nie możemy bezpośrednio nie możemy bezpośrednio przypisać do segmentu wartości, nie możemy tak zrobić, bo nie ma po prostu, w sensie nie ma procesor nie ma takiego API, więc musimy do BX-a przenieść tymczasowo wartość 0 coś się ustawić BX na 0 i możemy już zrobić legalną operację czyli ustawić wartość rejestru na segment, nie możecie bezpośrednio modyfikować segmentu nie, ES to jest segment Segment ES. To nie jest rejestr. Dlatego nie możesz go bezpośrednio modyfikować. segmentów nie możesz bezpośrednio modyfikować. Dlatego najpierw ustawiasz rejestr BX na 0 i przenosisz wartość rejestru BX do segmentu ES. Czyli ustawiasz ES na 0, ale nie możesz zrobić tego w jednej linijce, bo to jest illegal operation. Nie możesz bezpośrednio zmieniać segmentu. Segment możesz zmienić tylko przez rejestr. Nie możesz bezpośrednio wartości do segmentu przypisać. Po prostu procesor nie ma takiego API. Takie API nie istnieje w tym procesorze. Dlatego musisz ustawić rejestr BX, no i ustawić. I to przenosi wartość rejestru na segment. Segment to nie jest rejestr. Powtarzam, to jest segment. To jest segment. ES to jest segment. Taka jest różnica między segmentem a rejestrem. Nie możesz, nie możesz przypisać bezpośrednio wartości. No i w tym momencie pod ES macie 0. To jest tak samo, jakbyście zrobili tak, ale nie możecie zrobić tak, bo procesor tego nie rozumie. To wychodzi poza jego rozumowanie. No, i teraz mamy rejestr BP, czyli base pointer. To jest, to jest, no, to jest rejestr no, wskaźnikowy, rejestr specjalny. No i zgaduję, że ta funkcja wiosowa pod BP przyjmuje adres, gdzie mamy tego stringa, więc robimy offset hello, i to spowoduje, że w tym miejscu zostanie nam wklepany adres do tego naszego stringa hello world. No, i na sam koniec macie napisany komentarz, co ta linijka robi pod rejestrem DL, czyli pod niskim bitem rejestru DX. To jest rejestr D. DL, jak widzicie tutaj, macie DL, albo DX się on może nazywać też. Ustawia się wartość 0, no i to robi, że macie pisać od kolumny numer 0, czyli to jest numer wiersza, po prostu w którym BIOS ma wypisać. No, i na samym końcu robicie BIOS Interact, czyli wywołujecie API systemowe. To jest, tak, to jest wywołanie funkcji. Tutaj ustawiacie parametry, tutaj ustawiacie parametry mowę do wykonania funkcji, przygotowujecie funkcję do wywołania. No i int 0x10 to jest wywołanie, tak jakby funkcji 0x10 z tymi parametrami. No i to spowoduje, że jak nie macie systemu operacyjnego, a zbutujecie ten kod w assemblerze na wasz komputer. To wypiszę wam hello world. I tyle. I to będzie koniec działania tego programu bez systemu operacyjnego na BIOSie. Takich rzeczy ci nie będę teraz mówił, bo to jest o wiele bardziej skomplikowany temat, więc to jak będziemy pisać grę? no Teraz to jest no, nie, 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 nie taki level, który chcę tłumaczyć. Sam się zainteresujcie, się dowiedz, ale to będzie wyglądało bardzo podobnie. To będzie wyglądało bardzo podobnie do tego. Tylko no, będą inne parametry, będzie inny. Identyfikator przerwania systemowego, ale, ale no, wiele syntaks się nie będzie różnił, nie? Musisz ustawić parametry i wykonać funkcję. I tyle. Ustawiasz parametry, wykonujesz funkcję. A jak masz jakieś funkcje lokalne, na przykład, jakbyś miał funkcję swoją tutaj, na przykład funkcja duxpo i robisz tę funkcję, która robi a, aha, zero. Ustawia wam zero do akumulatora. W się sensie ax, do akumulatora wam ustawia zero i zwraca. No to jakbyście chcieli wywołać taką waszą funkcję, to robicie call yy, call duxpo i to spowoduje, że wywoła waszą funkcję duxpo, która ustawi wam akumulator na zero i wróci wykonywać z powrotem tu do waszego kodu. Po tym red. Tak działa wywołanie lokalnych funkcji, które macie lokalnie. int to jest wykonanie na poziomie systemu operacyjnego. To jest komunikacja... Tak, followy powinny być bez dźwięku, bo jeszcze nie ma co nam dać. Yy, więc no. Tak to wygląda. To jest różnica między callem. Po prostu int to jest przerwanie systemowe, czyli korzystacie z API systemu operacyjnego, a jak chcecie sobie yy, jak chcecie sobie jak chcecie sobie szanowni państwo wywołać waszą funkcję, którą macie w waszym kodzie, to używacie call albo jump y, instrukcji w assemblerze. To jest tylko int, jest tylko do y, przerwań systemowych, czyli do korzystania z API systemowego tak jakby no, tego typu, tego typu bens. No, i przejrzyjmy, co się będzie tutaj działo, nie? Zróbmy se run. Mogę tu breakpointa zasadzić jakiegoś? No, wypluło mi hello world, co powinno. Biosowskie. Tylko, czy ja mogę tu zrobić. Czekajcie, okay, compile. Czy ja mogę zrobić tu. Mogę chyba, nie? Step. Step are you OK? Next. O, dobra. No, jesteśmy na. Jesteśmy teraz. Wykonaliśmy tą linijkę. Ta linijka się ogółem nie wykona, bo to nie jest kod, to nie jest kod, to jest storage stringa, to nie jest kod, nie ma instrukcji goto w assemblerze, kolego. Yy, no Wykonaliśmy linijkę numer 4 i nasz rejestr AH ma wartość 13 Hex. No można, tylko to będzie bardzo trudne, bo będziesz musiał napisać coś, co ci wygeneruje binarkę makową. Możesz mieć ile chcesz bloków. No i teraz będziemy wykonywać linijkę numer 5, czyli będziemy ustawiali rejestr C. Cx to jest po prostu, że to jest cały rejestr. Więc robimy next. No i zaznaczyło nam, że wykonało nam linijkę numer 5. No i mamy 0b pod cl. Bo to chodzi o to, że nie wykorzystaliście, nie wykorzystaliście pełnego rejestru, bo to są po prostu dwa bajty, nie? Jak ustawiacie tylko jeden bajt, to no, ten drugi będzie pusty, nie? bo rejestr ma 2 bajty, 16 bitów, czyli 2 bajty. No i jak ustawicie po prostu wartość 11, no to ona skorzysta tylko z y, tego L, no bo nie potrzebuje H, bo ta liczba nie jest tak duża. Jakbyście mieli jakąś bardzo dużą liczbę, no to by już 2 bajty użyła, nie? A możecie też s, y, po prostu ustalić, czy chcecie napisać y, w, w wyższym byte wysokim bajcie czy niskim bajcie, jak użyjecie CL albo CH, jak użyjecie AX, CX, to, to przeparsuje jak zwykłą liczbę i skorzysta z dwóch. I tutaj skorzystało z dwóch, 11 w heksie to jest 0B, ten, ten bajt został pusty, no bo ta liczba jest tak mała, że nie wykorzystuje tego bajta. No i tyle. Lecimy dalej. Tutaj się nic nie stanie, bo nasz rejestr jest ustawiony i tak na 0, a dla pewności trzeba go wyzerować. Dlatego ustawiamy BX, czyli cały rejestr na 0. No teraz się nie zmieni, chłopie, bo się kod wykonuje, czy on jest już tu wykonywany. To się nie zmieni nic nowo. Tu jest, widzisz. Yy... Instruction pointer. Tutaj widzę, że nie ma instruction pointera. Powinien być instruction pointer, ale tu nie ma instruction pointera. pointera. Yy, ale on teraz wykonuje już to minikę. No on ci nie przeskoczy z powrotem, jak zmienię coś wyżej. On, on, on ci nie przeskoczy tam wyżej, to musiał program na nowo wykonać. Bo on jest teraz na wykonywaniu tej linijki, on już nie wykona tam tej linijki, więc to teraz to się nic nie zmieni. To dopiero byś musiał wykonać, żeby on znowu wszedł w ten kod. A teraz on będzie wykonywał BX ustawiony na zero. BX jest ustawiony na zero, a to dla pewności robicie, żeby no nie okazało się, że jednak coś tam mieliście, nie? bo to bardzo skomplikuje rzeczy. Więc robicie next. Nic się nie stało. Ustawienie BX na 0, które było zerem, czyli nic się nie stało. Przenosimy teraz wartość BX do ES, czyli też się nie stanie, bo mamy ES, które jest zerami. No, czyli ta instrukcja też nie będzie miała żadnego efektu, bo to jest zero. Czyli robimy to. Nic się nie zmieniło, bo ES mamy na 0. Segment ma wartość 0, miał mieć wartość 0. Przenie przenieśliśmy 0 do BX i BX do segmentu. Czyli przenieśliśmy 0 do BX i z BX przenieśliśmy do ES. Czyli mamy 0. Still. No i teraz tutaj, tutaj też będzie 0, bo nasz string ma adres 0. To jest adres 0, więc <głos》> ustawimy też y, ten offset hello będzie wartością 0. Jakbyśmy to mieli w innych miejscach, na przykład byśmy mieli to, y, mielibyśmy kilka stringów, y, to de nie widać, nie ma znaczenia. De nie używamy i tak. No, ustawiamy bp na adres naszego stringa hello, ale nasz string hello jest pod adresem 0, więc ustawimy to na 0. Więc ustawiamy to na 0. Jesteśmy na linijce move dl 0. Move dl 0. Mamy i tak wartość 0, ale się upewniamy, że ona będzie zerem, czyli nasz numer wiersza. Jak byśmy dali tu 1, to byśmy napisali w wierszu drugim, bo indeksowanie wierszy jest od 0, nie? Więc no, ustawiamy numer wiersza na 0 yy, i wykonujemy przerwanie systemowe yy, 16AK0X10 w hex, które nam wy wypluje w tym naszym output. Next. Hello world. Jakbyśmy to odpali na komputerze bez. Segment jest potrzebny. No, jakbyś miał coś w tym segmencie innego poza zerem, to program by dostał yy, Fizumizu. Bo by spróbował odczytać hello offset plus segment. On by dodał segment do offsetu. Jakbyś miał segment niezerowy, to by ci wyjechał poza pamięć. Musisz mieć pewność, że segment jest zero, jeżeli twój string jest pod adresem zero. Bo on jest na, na pierwszej stronie pamięci. Segmenty możecie tak jakby uznawać, że to są kartki, pa, kartki papieru. Yy, no i ten nasz string jest na pierwszej kartce papieru. Jakbyście mieli coś innego pod segmentem, to on by przeskoczył na inną stronę. I tam próbował znaleźć tego stringa, tak, tak najbardziej to można uprościć w ten sposób. No i tyle, tyle. To jest, to jest, to jest to. Mamy Hello Worlda w BIOSie i Assemblerze bez systemu operacyjnego. No i to możecie dowolnie rozbudowywać. Nawet możecie napisać grę albo system operacyjny, jak jesteście odpowiednio szaleni, wykorzystując właśnie tego API, który tu macie. Co się zmienia w przypadku długich stringów? Nic, nic się nie zmienia. No, masz tu dłuższy string, tylko musisz zaktualizować jego długość tu. To jest długość stringa. On ma 11 znaków, dlatego masz zapisane 11, nie heksem. Nic się nie zmienia. Nadal to samo. Wszystko to samo. No jak chcesz napisać w innej linijce, no teraz zróbmy tak. Zróbmy to samo. Zróbmy sobie drugi string. Efelinka. O, nie macie string. Elo Efe linka. I teraz trochę się tu rzeczy pozmienia. Robicie se offset Efe linka, podajecie adres stringa. Yy, no. I ten nasz kod, yy, jeszcze zmieniamy linijkę, żeby pod kolejnym wierszem on to napisał. I co, co my tu robimy? No jest to samo, bo to jest identyfikator API. Musimy zmienić długość stringa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czyli 12 znaków ma na string. To ustawiamy na y 11. Rybą się. Okej. To się nic nie zmieni. To xd, XDXD. Y no i 15 ma. Segment, to się upewniamy, żeby on był zawsze zerem, bo nasze stringi będą na pierwszej stronie pamięci, czyli żeby nasz kolega procesor Figiumizie nie przeskoczył na niewłaściwą stronę. Upewniamy się, że jest na stronie 0. I co? Ustawiamy base pointer, czyli pointer BP na wartość, w sensie na na to, gdzie się znajduje nasz string efelinka to już nie będzie zerem, no bo zerem jest hello world, to string evelinka będzie pod tym hello world, czyli, czyli zmieni, się, zmieni się adres tutaj akurat. No i move dl, czyli numer wiersza, wiersz jeden, żeby on to napisał pod. No i wywołanie API. Kompilujemy. Widzicie, dopisało nam się do pamięci ten string evelinka, felinka I tyk, no to co, jedziemy, next, next. Pominiemy to pierwszy etap. 16. No to nie będzie jednego D, to nie ma znaczenia. Po prostu on nie wypisze tego ostatniego D. No tak myślę, że to 12 miało. A, whatever. Eee. No i przechodzimy tu. No, tu się nic nie zmienia. To się ustawiamy 13, 13. Było 13, nie? Bo dopóki nie zmienicie, to to zostanie w akumulatorze, więc... Teraz, teraz ustawiamy to z powrotem. Ustawiamy to z powrotem. Eee, I... Żeby mieć pewność, nie? Bo ja nie musiałbym teraz tego ustawiać z powrotem, bo yy, ta wartość. No nie może być, bo to nadpisze mi Hello World Evelinko. Ja Jak to napisać w drugim wierszu. To jest numer wiersza, po prostu. Ma, komentarz masz napisany. Yy, długość. Trzeba napisać, ile to ma. Dobra, lubmy next. Napisaliśmy długość do cx, c. X się zmieniło. Długość stringa 15. Re, re, resetujemy nasz segment, żeby się upewnić, że jesteśmy na dobrej stronie pamięci. Ustawiamy base pointer na adres stringu efelinka. A możliwe, może ja pieprzę głupoty. No chyba masz rację, nieważne. No ta, no. To prawda. No to powinniśmy tu zrobić nie jeden, a długość poprzedniego stringa. Tak jakbyście chcieli w nowym wierszu, to byśmy musieli sprawdzić, yy, jaki my mamy rozmiar ekranu. To, to jest też API w ogóle. To zrobimy to i chyba będę kończył ten wykład. W ogóle możecie zobaczyć, ile macie w linii. Yy, ile macie w linii? Co to będzie? Co to będzie? Get Video Mode chyba. BIOS. Zobaczmy, jak to wygląda, jak wygląda to API. Int10, a tu widzę, że będą chyba fajnie rozpisane rzeczy. O, o, to jest, to jest strona piękna. To jest strona piękna. To jest, to jest, to jest ładna strona, dokumentacja BIOSowa. Interrupts. A nie, to jest dos, to jest dos, to jest dos, to nie to. O, 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 int 10. Yy, I bierzemy z API get current video mode. Będziemy musieli to wykonać. No i tutaj macie opisane wszystko, jak to wykonać. So, co? Robimy to? Robimy to. Dopisujemy tę funkcję, żeby dowiedzieć się, jaki mamy video mode. Albo w sumie zamiast to robić, po prostu ustawmy video mode, na który chcemy. Nie musimy tego sprawdzać. Na przykład macie 40x25, no to mi wystarczy, nie? No to chcę sobie zrobić video mode ten. No to robię video mode ten. Jak to wykonać? Robimy tak. To musimy zrobić na początku. No może sobie napisać pętle, pasemblerze, która ci policzy musisz stringa zakończyć po prostu zerem i szukasz zera i robisz pętlę, która szuka zera, bo zero jest terminatorem stringa w C i w wszystkich językach i w Assemblerze też. Znaczy Assembler nie potrzebuje akurat terminatora stringa, ale C, języki C podobne po prostu terminatora stringa to używają byte by to zero. No, dobra wykonujemy to API. Ta, ta strona jest bardzo, bardzo dobra. On entry, co musimy zrobić? Musimy ustawić ah na 0, czyli robimy MOV, MOV AH na 0 i na AL MOV AL też 0, bo chcemy użyć trybu ID 0 to jest ID API, jak tu macie, tylko ma 0 i ID trybu graficznego, które ma ID 0. Ile? I robicie INT 0X10. No i zmieniacie tryb graficzny waszego BIOSu. I teraz jesteście pewni, że wasz ekran to jest 40x25. Takie taki macie, taki macie parametry ekranu. Więc jak chcecie zrobić nową linijkę. To teraz tutaj, żeby ta Ewelinka się dobrze wypisała. A nie odbadała jakieś Maniany. To robicie 40. Żeby to zaczęło od nowej linii i tyle i kompilecie i robicie run. Poczekajcie, coś zdupiłem. Co? Coś, coś zdupiłem. Eee, to dobre przerwanie. Aha, mi się zdaje, że ta strona nie implementuje tego API po prostu. A. To, to, to by wam zadziałało normalnie, a na tej stronie nie działa. Ta strona nie pozwala wam zmienić trybu graficznego. Ale chyba rozumiem, po prostu twórcy się nie chciało pisać obsługi trybów graficznych. I mi się zdaje, że on domyślnie ma ten tryb graficzny, więc... No na Biosie by wam to zadziałało. Mi się zdaje, że on ma domyślnie 40X25 tryb graficzny. I to zadziała tak jak powinno. Ta. No. Jest git. Tylko ta strona ma coś zdupione, nie wiem, na biosie i ma by to zadziałało na 100%. Bo tutaj w ogóle on, w sensie to powinno wam się skompilować 100% i odpalić 100% bez żadnego błędu, nie? Ale to jest jakaś walidacja po prostu chyba w jakimś javascriptie napisana, że nie pozwala wam wykonać tej funkcji, zmienić trybu graficznego. Ale to jest ograniczenie tego gówna, na prawdziwym procesorze to by zadziałało 100%. No w sumie będziecie to widzieć jak będziemy pisać tą gierkę na tym, na tym API BIOSowym. I ja po prostu zainstaluję, może ja po prostu zainstaluję taki pełnoprawny emulator procesora x86 i to będzie wszystko działało. W jak chcecie mieć emulator procesora x86, to wystarczy, że zainstalujecie VMware. Jak mówiłem, yy, to jest yy, w sensie, procesory aktualne, te wszystkie z rodziny x86, są wstecznie kompatybilne, więc wy nadal możecie używać tego starego. Starego API dinozaurowego, i to będzie działać nawet na aktualnym procesorze, jeżeli macie procesor z rodziny X86. Bo one są wszystkie wstecz kompatybilne, więc generalnie to nie ma żadnego sensu, yy, jaki procesor sobie yy, wykorzystacie w sensie z rodziny X86. Nawet jak kupicie najnowszego Intela, ta wasza gra działa na nim. No i to jest piękne, to jest piękne. Uważam, że wsteczna kompatybilność jest piękna. And we think it's beautiful.